Zanim zaczniemy, szybka informacja. Na moim kryminatoryjnym sklepie pojawiły się nowe produkty. Przede wszystkim kubki w różnych wzorach, o które tak często mnie pytaliście w ostatnich miesiącach, oraz aromatyczna, 100% arabika. Kawa ziarna prawdy. Duże i małe opakowania, jak kto woli. W opisie zamieszczam link, sprawdźcie, co przygotowałem. Na razie zbieram zamówienia, trwa przedsprzedaż, ale zamawiając dziś, macie pewność, że paczka dojdzie do Was przed świętami. Są takie sprawy, które czekają na wyjaśnienie długie lata. Historie, których za chwilę posłuchasz, są dowodem, że żaden sprawca nie może spać spokojnie, nawet po 10, 20 lub 40 latach. Ten materiał jest kompilacją opublikowanych wcześniej odcinków na kanale. Wybrałem te najciekawsze sprawy z najbardziej niespodziewanymi zwrotami akcji. Wszystkie dają nam nadzieję, że nawet w tych największych kryminalnych zagadkach świata pewnego dnia może dojść do przełomu. Oby takich przełomów było jak najwięcej. Sprawa Birgit Meyer, wyjaśniona po 28 latach. Od samego rana we wtorek 15 sierpnia 1989 roku 20-letnia Jasmin miała złe przeczucia. Jej matka, Birgit, nie odbierała od niej telefonu, mimo że po 6 powinna być już dawno na nogach. Gdy kobiety rozmawiały ze sobą poprzedniego wieczoru, Birgit oznajmiła córce, że o 7 rano następnego dnia pojedzie do sklepu meblowego. Chciała kupić szafki kuchenne do swojego nowego domu, do którego miała się przeprowadzić za niespełna miesiąc. Ta przeprowadzka była wynikiem ugody rozwodowej pomiędzy Birgit i jej mężem. W zamian za opuszczenie ich wspólnego domu w Brittlingen, niedaleko Luneburga, Harald Meyer zgodził się jej zapłacić około 1 000 000 marek. 41-letnia Birgit nie chciała tego rozwodu. Od ponad 20 lat był dla niej całym światem. On jednak nie odwzajemniał tych uczuć. Po latach powiedział, że tak naprawdę do ożenku zmusił go jego konserwatywny ojciec. Powodem była nieplanowana ciąża Birgit. Harald Meyer zawsze bardziej dbał o własną karierę zawodową niż o rodzinę. Gdy poznał Birgit, był zaledwie 22-letnim szeregowym pracownikiem pod upadającej drukarni. 20 lat później sam miał wielką firmę drukarską, w której zatrudniał ponad 400 pracowników i grube miliony na koncie. Poza tym kilka luksusowych samochodów, okazały jacht oraz liczne kochanki na boku. Mieszkał sam, w okazałym domu na przedmieściach Luneburga. W poniedziałek 14 sierpnia, krótko przed telefonem Jasmin do matki, Harold odwiedził Birgit. Przywiózł jej papiery rozwodowe do podpisania. Porozmawiali przez 20 minut, a potem odjechał. To dlatego Jasmin zadzwoniła do ojca, kiedy nie mogła skontaktować się z matką. Skoro widział się z nią jako ostatni, być może kobieta powiedziała mu coś o ewentualnej zmianie swoich planów. Nie było tajemnicą, że 41-latka bardzo źle znosiła ten rozwód. Do tego stopnia, że zaczęła bardzo intensywnie zaglądać do kieliszka. A w alkoholowych imprezach u znajomych coraz częściej szukała odskoczni i zapomnienia. Może podczas ich spotkania powiedziała Haraldowi, że ma zamiar spędzić noc poza domem. Ojciec Jasmin nie był tego pewny, ale podejrzewał, że tak. Dobrze pamiętam, że gdy ją odwiedziłem tamtego wieczoru, moja żona była w doskonałym nastroju, a co najważniejsze, była zupełnie trzeźwa, co ostatnio stanowiło prawdziwą rzadkość. Miała na sobie nową, bardzo elegancką bluzkę i mocny, wyjściowy makijaż. Zapytałem, czy wybiera się może na jakąś randkę. Jej kokieteryjne milczenie oraz tajemnicze uśmieszki odebrałem jako potwierdzenie moich domysłów. Jego słowa nie uspokoiły córki. Matka zawsze mówiła jej o wszystkich, nawet o planowanych randkach. Dlaczego w takim razie nie wspomniała córce o nocnym wyjściu, gdy ze sobą rozmawiały? Poza tym, rano miała jechać do sklepu i była z tego powodu bardzo podekscytowana. Czyżby wyjechała znacznie wcześniej niż planowała? Zaniepokojona córka postanowiła to sprawdzić osobiście, tak dla świętego spokoju.
20 minut później przyjechała taksówką pod dom swojej matki. Samochód Birgit stał na podjeździe, a więc jeszcze nie wyjechała. Szklane drzwi na patio były otwarte. Znak, że kobieta nadal jest w domu. Gdy go opuszczała, zawsze szczelnie wszystko zamykała. Tylko dlaczego nie odebrała żadnego z telefonów? W ułamku sekundy przez głowę Jasmin przeleciało wiele myśli. Może jest czymś bardzo zajęta. A może przewróciła się i straciła przytomność. A może dopiero wróciła z imprezy i położyła się spać. Pierwszym sygnałem, że coś jest nie w porządku, był jeden z kotów Birgit, który spacerował po trawniku przed domem. Kobieta nigdy nie wypuszczała swoich zwierzaków na zewnątrz, ponieważ bała się, że uciekną. Drugim znakiem były wciąż zasłonięte okna. Odsłonięcie ich było pierwszą czynnością, jaką rano wykonywała Birgit zaraz po wyjściu z łóżka. Tymczasem sypialnia była pusta. Jasmin natychmiast zadzwoniła na posterunek policji, aby zgłosić zaginięcie swojej matki. Chwilę później 20-latka wykonała telefon do oddalonego o blisko 40 km Hamburga, do swojego wujka. Nie tylko dlatego, że Wolfgang Zilaw był rodzonym bratem Birgit. Przede wszystkim dlatego, że od wielu lat zajmował się zawodowo podobnymi sprawami, ponieważ był szefem tamtejszego policyjnego wydziału kryminalnego. Kiedy nagle znika osoba dorosła, istnieją cztery możliwe przyczyny tego faktu. Pierwsza to tak zwane wyjście po papierosy, po którym człowiek nie wraca do domu przez kolejne 30 lat albo nawet nigdy. Druga to nieszczęśliwy wypadek, z dala od miejsca zamieszkania. Trzecia, samobójstwo popełnione w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu. I wreszcie czwarta, przestępstwo. Wujek obiecał swojej siostrzenicy, że poruszy niebo i ziemię, aby tylko dowiedzieć się, gdzie jest kobieta. Natychmiast zadzwonił do swojego odpowiednika w Luneburgu i poprosił, aby dom jego siostry został przez śledczych potraktowany jako miejsce zbrodni. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, nie stwierdzili w domu żadnych oznak włamania, walki ani przemocy. Nie było żadnych przewróconych mebli, potłuczonych przedmiotów ani śladów krwi. Brakowało jedynie torebki, okularów i dokumentów. Na stole w salonie stała pusta butelka po alkoholu i dwa kieliszki. Na jednym z nich były ślady szminki. I tylko na nim znajdowały się odciski palców. Oczywiście należały do Birgit. Drugi kieliszek był zupełnie czysty. Tak jakby osoba z niego pijąca robiła to w rękawiczkach. Choć Wolfgang upierał się, że jego siostra mogła zostać porwana, detektywi mieli swoje własne teorie. Jedną z nich była ucieczka, na przykład do Meksyku, ponieważ tam mieszkała jej dawna przyjaciółka. Gdy do niej zadzwoniono, stwierdziła, że od dłuższego czasu nie kontaktowała się z Birgit. Życiowy dramat zaginionej, związany z jej rozwodem i koniecznością wyprowadzki z jej rodzinnego domu, sprawił, że śledczy zaczęli się skłaniać do tego, że ta kobieta opuściła swoje miejsce zamieszkania, aby popełnić samobójstwo. Istnieją policyjne statystyki dotyczące osób zaginionych, którzy nigdy się nie odnajdują. I prawdę mówiąc, zdecydowana większość z nich nie padła ofiarą przestępstwa. Choć ich rodzinom wydaje się to zwykle nieprawdopodobne, zdarza się, że takie osoby po prostu nie chcą zostać odnalezione. Nie mieliśmy pojęcia, co zaszło w domu tej kobiety, dlatego musieliśmy sprawdzić wszystkie możliwości, nawet te, które jej rodzina uznała za absurdalne. Wolfgang robił co tylko mógł, aby wywrzeć jakikolwiek nacisk na lokalną policję. Wykorzystując swoją wysoką pozycję w policyjnych strukturach, wciąż dopytywał o postępy śledztwa. Sugerował nowe rozwiązanie, podsuwał tropy do sprawdzenia. W odpowiedzi słyszał zwykle, żeby się nie martwił, bo detektywi mają wszystko pod kontrolą. Jak się miało później okazać, wszystkie te zapewnienia były tylko pustymi słowami. Tak naprawdę miały jedynie sprawić, aby Wolfgang dał im spokój, ponieważ w tym samym czasie policjanci mieli znacznie większe problemy na głowie.
4 tygodnie wcześniej i 20 kilometrów dalej, w lesie państwowym Gerde, doszło w krótkim odstępie do dwóch podwójnych zbrodni. Na leśnych ścieżkach zginęły dwie pary. Policjanci podejrzewali, że było to dzieło seryjnego zabójcy. Na podstawie zeznań świadków sporządzono jego portret pamięciowy oraz wyznaczono wysoką nagrodę za wskazanie sprawcy. A mimo to sprawa, którą bardzo interesowały się niemieckie media, wciąż stała w miejscu. Zbrodnie z lasu Gerde wstrząsnęły lokalną społecznością. Ludzie wpadli w panikę, a dziennikarze nie pozostawili na policji suchej nitki. Wytykano detektywom błędy i nieprofesjonalne prowadzenie śledztwa. Wkrótce wybuchł dodatkowo ogromny skandal, kiedy okazało się, że druga para z lasu zginęła dokładnie w chwili, gdy policjanci przeszukiwali pierwsze miejsce zbrodni, zaledwie kilkaset metrów dalej. A mimo to żaden z nich nie usłyszał kilku wystrzałów z broni palnej zabójcy. Wolfgang z doświadczenia wiedział, że tak głośne zbrodnie, zwłaszcza te wciąż niewyjaśnione, zawsze skupiają na sobie całą uwagę policji. Więc gdy okazało się, że śledczy odłożyli sprawę zaginięcia jego siostry w kąt, uznając, że w tym wypadku nie doszło do popełnienia przestępstwa, specjalnie go to nawet nie zdziwiło. Tym bardziej, że policja definitywnie wykluczyła, aby zniknięcie tej kobiety było w jakikolwiek sposób związane z zabójstwem z lasu Gerde. Pod koniec sierpnia, dokładnie 2 tygodnie po zaginięciu kobiety, na poczcie w Hamburgu został odnaleziony dowód osobisty należący do Birgit Meyer. Dokument dotarł do głównej placówki pocztowej wraz z listami wyciągniętymi ze skrzynki w północno-zachodniej części miasta. Policja ustaliła, że musiał zostać do niej wrzucony dzień wcześniej. Po przebadaniu dowodu okazało się, że były na nim wyłącznie odciski palców zaginionej. Śledczy natychmiast uznali, że znalezisko było znakiem życia od poszukiwanej kobiety. Jej córka była całkowicie odmiennego zdania. Do chwili znalezienia dowodu wciąż wierzyła, że jej matka wróci do domu. Nagle stało się dla nich jasne, że prawdopodobnie tak się już nigdy nie stanie. Podobnego zdania był także jej wujek. Uważał on, że dowód wrzucił do skrzynki porywacz jego siostry. Niejako wymusił na policji, aby o tym niecodziennym znalezisku poinformować poprzez media opinię publiczną. Może ktoś zauważył podejrzanego mężczyznę kręcącego się przy skrzynce pocztowej. Może jakiś przechodzień zauważył, jak wrzuca on do skrzynki coś, co przypominało rozmiarem dowód osobisty. Niestety, telewizyjne apele nic nie dały. Na policję nie zgłosił się żaden świadek. Brat zaginionej nie dawał za wygraną. Jako szef Wydziału Kryminalnego w Hamburgu miał duże wpływy i znajomości. Przez 6 kolejnych tygodni domagał się natychmiastowego rozpoczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko jego siostrze. W końcu dopiął swego. 2 miesiące po zaginięciu jego prośby zostały w końcu spełnione i niemal od razu śledczy znaleźli głównego podejrzanego. Nie tylko odpowiedzialnego ich zdaniem za zniknięcie kobiety, ale także za jej zabójstwo. Dziwnym trafem nagle zaczęli uważać, że Birgit mogła zostać zamordowana. Zaczęliśmy szukać motywu. Podstawowe pytanie brzmiało, kto odniósł korzyści na tej zbrodni. Uważaliśmy za istotne, że w razie rozwodu mąż musiałby wypłacić żonie prawie 1 000 000 marek. To był bardzo ciekawy trop, za którym warto było podążyć, aby znaleźć motyw. A co jeśli wolał ją zabić, żeby zaoszczędzić te pieniądze? Harald Meyer został wezwany na przesłuchanie. Przepytywano go około 8 godzin. W pewnym momencie rozmowa z policjantami przerodziła się w otwartą awanturę, podczas której mąż zaginionej zaczął być wprost oskarżany o dokonanie zbrodni. Śledczy próbowali zmusić mężczyznę do przyznania się. Harald nie dał się złamać. Uparcie powtarzał to, co tuż po zaginięciu swojej żony powiedział córce.
Owszem, widział się z Birgit dzień wcześniej, ale gdy wychodził, jego żona była w doskonałym nastroju i prawdopodobnie szykowała się na randkę. Wyśmiał podejrzenia policjantów, że mogło mu chodzić o pieniądze. I szybko sprowadził śledczych na ziemię. Może dla nich 1 000 000 marek to była ogromna kwota, ale nie dla niego. Mniej więcej taką kwotę to on dostawał każdego roku jako zwrot podatku. Śledczy nie rezygnowali. Przedstawili podejrzanemu inną wersję zdarzeń. Według detektywów mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Birgit za dużo wypiła. Pokłócili się, bo nie chciała rozwodu. Chciała go uderzyć. On próbował się bronić, więc ją odepchnął. Straciła równowagę, upadła i uderzyła głową o podłogę. Gdy zorientował się, że jego żona nie żyje, spanikował. Pod wpływem chwili postanowił pozbyć się ciała, więc wywiózł zwłoki i ukrył je gdzieś. Nie wytrzymał. Doprowadzony do ostateczności, krzyczał do policjantów, żeby przestali świrować. Następnie wrócił do domu, ponieważ bez dowodów śledczy nie mogli go aresztować. Następnego dnia dokładnie przeszukano jego samochód i jacht. Nie znaleziono jednak niczego, co łączyłoby Harolda ze zniknięciem Birgit. Zbadano również hipotezę mówiącą, że porwanie kobiety oraz jej ewentualne zabójstwo mogło być zemstą za pracę jej brata w policji. Wolfgang w latach 80. odniósł ogromne sukcesy w walce z przestępczością zorganizowaną. Jego zespół rozbił kilka najgroźniejszych gangów w Hamburgu, co bardzo szeroko komentowano wówczas w niemieckiej telewizji. Ale i w tym przypadku nie znaleziono żadnych powiązań. Wydawało się, że policja robi wiele, aby odkryć prawdę o tym, co się wydarzyło. A mimo to jej brat wciąż miał wrażenie, że policja nie robiła wszystkiego. Co więcej, czuł z ich strony otwartą wrogość do jego osoby. Wyczuwało się, że z jednej strony dużo robią i tylko źle to idzie, ale z drugiej strony, za każdym razem, kiedy ich o coś pytałem, zawsze odbierali to jako moją ingerencję w ich śledztwo. Wciąż karmili mnie frazesami: spokojnie, znajdziemy pana siostrę. Chciałem, żeby robili więcej, żeby byli otwarci na wszystkie tropy, żeby dotarli do osób, które mogły coś wiedzieć. Wolfgang wciąż starał się pomagać śledczym, ale czynił to w taki sposób, aby policjanci nie byli tego świadomi. Nie chciał ich jeszcze bardziej nastawiać przeciwko sobie. Nie informując ich o tym, zgłosił się do popularnego niemieckiego programu telewizyjnego, coś na wzór naszego magazynu 997. Po emisji odcinka poświęconego tej sprawie, policjanci z Lüneburga odebrali ponad 100 zgłoszeń. Jedno z nich wydawało się być wyjątkowo interesujące. Koleżanka zaginionej zadzwoniła do nich z ważną informacją. Jakiś czas wcześniej Birgit opowiedziała jej, że na imprezie u swoich sąsiadów poznała pracującego u nich blond włosego ogrodnika. Mężczyzna miał być kochankiem swojej pracodawczyni, ale bardzo podobał się także Birgit. Do tego stopnia, że dzień przed swoim zaginięciem zadzwoniła ona do swojej koleżanki ponownie. Tym razem, aby pochwalić się, że idzie na randkę z ogrodnikiem i zrobi wszystko, aby odbić kochanka swojej sąsiadce. To był ważny trop, na który wszyscy czekali. Po sprawdzeniu okazało się, że ten 40-letni ogrodnik nazywał się Kurt Werner Wichmann. A jego policyjna kartoteka od dawna pękała w szwach. Pochodził z patologicznej rodziny i jako dziecko trafił do rodziny zastępczej. W młodości leczony psychiatrycznie. Opisywany przez lekarzy jako niezwykle agresywny i narcystyczny. Zanim osiągnął pełnoletność, za kilka napadów na kobiety trafił do zakładu poprawczego dla młodzieży, z którego uciekł. W roku 1970 został skazany na 5,5 roku więzienia za napad i zgwałcenie autostopowiczki. Wichmann został wezwany na przesłuchanie. Przybył na nie w skórzanych rękawiczkach. Poproszony, aby je zdjąć, odmówił. Tłumaczył, że ma grzybice. Śledczy pozwolili mu w nich pozostać.
Zapytany o swoją znajomość z Birgit, przyznał, że kilka razy spotkał ją na imprezie u ludzi, dla których pracował jako ogrodnik. Opisał ją jako wiecznie pijaną i próbującą go za wszelką cenę poderwać. On jednak nigdy jej nie ulegał, ponieważ miał kochającą żonę, której nie chciał zdradzić. Najbliższy kontakt z Birgit miał wtedy, kiedy po jednej z imprez odprowadził ją do domu. Według jego własnych słów, kobieta była tak pijana, że nie mogła iść. Pomógł jej, biorąc Birgit na ręce. Wniósł ją do domu i położył do jej łóżka. Na nic więcej nigdy sobie nie pozwolił. Policjanci uwierzyli w każde jego słowo i puścili go wolno. Tylko Wolfgang miał co do niego złe przeczucia. Przeglądając jego akta, odniósł wrażenie, że ten człowiek byłby zdolny do zrobienia krzywdy jego siostrze. Swoimi obawami podzielił się z detektywami. W odpowiedzi usłyszał, że to ich śledztwo, a on to sobie może rządzić, ale u siebie, w Hamburgu. Przeczytałem jego akta od deski do deski. Było wiele powodów, dla których powinni mu się bliżej przyjrzeć. Miał pokaźną kartotekę. Siedział w więzieniu za ataki na kobiety. Poprosili go o alibi, a on im powiedział, że był na spacerze z psem. To przecież nie jest żadne alibi. Tłumaczyłem im, że już bardziej podejrzany to on nie mógł być. Nie chcieli mnie w ogóle słuchać. Policjanci znów swoją uwagę skierowali na męża zaginionej. Przez kilka kolejnych miesięcy robili dosłownie wszystko, aby udowodnić, że to właśnie on stał za tym tajemniczym zniknięciem. Po tym, jak śledczym nie udało się go o nic oskarżyć, sprawa utknęła w martwym punkcie. Ostatecznie została odłożona na półkę i pozostała tam przez następne 3 lata, do lutego 1993 roku. Sytuacja zmieniła się, gdy nowym nadkomisarzem Wydziału Kryminalnego Policji w Lüneburgu został Klaus Werner. Brat Birgit wspominał później w wywiadzie, że był to jedyny w tamtym czasie policjant, który starał się płynąć pod prąd. Wolfgang skontaktował się z nim i przedstawił swój własny punkt widzenia na temat zaginięcia jego siostry. Po zapoznaniu się z całą sprawą, Werner od razu stwierdził, że zdecydowanie więcej poszlak wskazuje na Wiśmana niż na męża zaginionej. Nadkomisarz, choć miał na głowie bardzo trudną i tajemniczą sprawę seryjnego zabójcy z lasu Gerde, niejako wymusił na prokuraturze okręgowej ponowne wznowienie śledztwa. W tym razem nie w sprawie zaginięcia, ale zabójstwa. Głównym podejrzanym po raz pierwszy stał się Wiśman. 3,5 roku po tajemniczym zniknięciu żony bogatego biznesmena, prokuratura wydała w końcu nakaz przeszukania domu, posiadłości, miejsca pracy oraz wszystkich samochodów należących do człowieka podejrzanego o przyczynienie się do zaginięcia kobiety. Policjanci zjawili się w jego domu 24 lutego 1993 roku. Na miejscu osobiście dowodził nimi nadkomisarz Werner. Drzwi otworzyła mu żona Wiśmana. Kobieta grzecznie poinformowała, że jej mąż jest w pracy, ale powinien wrócić lada moment. Nadkomisarz uważał, że osoba podejrzana powinna być obecna w trakcie przeszukania domu, więc postanowił cierpliwie poczekać. Gdy po godzinie Wiśman nadal nie pojawiał się w domu, nadkomisarz postanowił go pospieszyć. Aby to zrobić, po prostu do niego zadzwonił. Poinformował, że policja jest już w jego domu, że Wiśman jest podejrzany o popełnienie poważnego przestępstwa i za chwilę rozpocznie się przeszukanie całej posiadłości. Na koniec dodał, że woleliby to zrobić w jego obecności, więc uprzejmie poprosił gospodarza o jak najszybszy przyjazd. Wiśman oczywiście zapewnił, że będzie za niespełna 10 minut. Mówił, że jest już w drodze. Policjanci odczekali te 10 minut. Później kolejne. I jeszcze następne. Po 2 godzinach wszyscy zdali sobie sprawę, że podejrzany już nie przyjedzie do swojego domu. Wiśman uciekł, czym tylko potwierdził, że podejrzenia brata Birgit były słuszne.
Podejrzany o popełnienie morderstwa w trakcie przeszukania jego domu musi być pod kontrolą policji. To podstawowa sprawa, przecież to logiczne. Nie rozumiem, dlaczego nie wysłali kogoś do jego pracy, aby tam go przypilnować. Przecież to był potencjalny zabójca, może nawet seryjny. A oni do niego zadzwonili i poprosili o przyjazd. To się w głowie nie mieści. Gdyby moi ludzie postąpili w taki sposób, natychmiast bym ich zwolnił. Podczas przeszukania funkcjonariusze trafili na zamknięty na klucz pokój. Mieścił się na strychu, a jego drzwi były obite dźwiękoszczelnym materiałem. Zdaniem żony podejrzanego, tylko Wiśman miał do niego dostęp. Policjanci nazwali go sekretnym pokojem. Aby się do niego dostać, wyważyli drzwi. Z pozoru wyglądał jak zwykły pokój na poddaszu. Stolik, telewizor, kanapa, półka na książki. Jednak już wkrótce okazało się, że pomieszczenie zawiera w sobie mnóstwo ukrytych schowków i tajnych skrytek, a w nich wiele podejrzanych przedmiotów. Broń, amunicja, kajdanki, liny, taśmy i łańcuchy. Poza tym sprzęt medyczny, taki jak strzykawki, igły oraz buteleczki ze środkami do obezwładniania ludzi. Była też kamizelka, jakiej myśliwi używają podczas polowań na leśne zwierzęta. W jej kieszeni znajdowały się kajdanki, a na nich ciemnoczerwona plama, przypominająca wyschniętą krew. Stało się wtedy oczywiste, że następnym krokiem musi być odnalezienie tego człowieka. Rozpoczęły się aktywne poszukiwania. Ale niemiecka policja popełniła przy tym kolejne poważne błędy. Choć wpisano go na listę osób poszukiwanych, przy jego nazwisku nie dodano jednak informacji, że jest on podejrzany o popełnienie przestępstwa kryminalnego. Nie wydano również ani listu gończego, ani nakazu aresztowania. Nie urządzono na niego policyjnej obławy. Te błędy dały o sobie znać już na początku marca. Wiśman został wtedy zatrzymany przez patrol drogowy do rutynowej kontroli. Policjanci z drogówki sprawdzili jego nazwisko w bazie danych. Otrzymali informację zwrotną, że zatrzymany kierowca jest osobą poszukiwaną. Wiśman szybko znalazł wytłumaczenie. Stwierdził, że kilka dni wcześniej wymknął się z domu, aby pojechać do swojej kochanki. I że to jego rozhisteryzowana żona zgłosiła na policji jego zaginięcie, choć zostawił jej list, że wyjechał do pracy i niedługo wróci. Dodał, że właśnie jedzie do domu i gdy będzie już na miejscu, wyjaśni wszystko swojej żonie. Poprosił przy tym policjantów o dyskrecję i nieinformowanie swoich przełożonych, że właśnie go odnaleźli. Funkcjonariusze oczywiście się zgodzili. Ich zdaniem Wiśman miał poważne kłopoty w życiu prywatnym, ale przecież nie był przestępcą. Zdradzając własną żonę, nie popełnił zbrodni. Piątego marca policja przeprowadziła drugie przeszukanie na posesji Wiśmana. Tym razem z użyciem wykrywaczy metali. Sprowadzono także psy, wyspecjalizowane w poszukiwaniu zwłok. Sprawdzając hałdę usypanej ziemi, wykrywacz metalu oszalał. Okazało się, że w tym miejscu Wiśman zakopał samochód. Po jego wykopaniu i oczyszczeniu dopuszczono do niego psy. Gdy tylko znalazły się one przy bagażniku, zaczęły głośno szczekać. Choć bagażnik był zupełnie pusty, policjanci byli przekonani, że wcześniej musiały się w nim znajdować ludzkie zwłoki. Psy wyczuły coś również na tylnym siedzeniu, na którym znaleziono ślady zaschniętej krwi. Choć był to niewątpliwie sukces policji, śledczy wciąż popełniali kolejne błędy. Jednym z tych większych było zrezygnowanie ze stałej obserwacji domu podejrzanego. Wiśman pojawił się w nim na Wielkanoc. Spędził w nim nie więcej niż kwadrans. Zabrał kilka swoich rzeczy, a gdy wychodził z domu, żona zapytała go, co teraz zamierza zrobić. Odpowiedział jej, że lepiej dla niej, jeśli nie będzie tego wiedzieć. Kilka dni później na jednej z wiejskich dróg w okolicach miasta Heilbronn doszło do wypadku. Zderzyły się ze sobą dwa samochody. Na miejsce szybko przyjechała policja.
Spisała protokół. Sprawdzono tożsamość kierowcy, który ten wypadek spowodował. Był nim Kurt Werner Wichmann, nadal figurujący w rejestrze jako osoba poszukiwana. Jeden z policjantów był na tyle dociekliwy, że postanowił zajrzeć do bagażnika jego auta. Znalazł w nim rozmontowany karabin maszynowy, kilka rewolwerów oraz amunicję. Niemiecka ustawa o kontroli broni palnej nakazywała tymczasowe zatrzymanie posiadacza. Wichmann został przewieziony na posterunek policji. Milczał na temat tego, skąd ma broń i co zamierzał z nią zrobić. Jako że nie miał on pozwolenia na posiadanie broni palnej, został aresztowany i przewieziony do więzienia w Heimsheim. Dopiero 5 dni później policja z Lüneburga została powiadomiona, że poszukiwany przez nich mężczyzna znajduje się w areszcie. Nadinspektor Werner poinformował wtedy służbę więzienną, że wyśle po Wichmanna swoich ludzi, ponieważ ten człowiek może być odpowiedzialny za dokonanie zbrodni, ponieważ na terenie jego posiadłości znaleziono wiele niepokojących przedmiotów. I tu nastąpił kolejny błąd. Jeszcze tego samego wieczoru więzienny strażnik poinformował Wichmanna, że następnego dnia odwiedzą go policjanci z Lüneburga, aby zadać mu kilka pytań związanych z przeszukaniem jego domu. Gdy rankiem do więzienia przyjechał nadinspektor Werner, żadnego pytania nie zdążył już zadać. Okazało się, że w nocy Wichmann powiesił się na pasku od spodni, którego nie zabrano mu chwili przyjęcia do więzienia. Dlaczego? Nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Nagle okazało się, że główny podejrzany odebrał sobie życie. Niemieckie prawo nie pozwala na to, aby osoby zmarłe były przedmiotem śledztwa kryminalnego. Nie można ich o nic oskarżyć, nie można za nic skazać. Cała sprawa została więc natychmiast wstrzymana, a kilka dni później całkowicie zamknięta z powodu śmierci podejrzanego. Dowody aż krzyczały, że to on, ale już nie żył, więc policja ogłosiła, że to koniec. Tymczasem los mojej siostry nadal pozostawał nieznany. W roku 2002, czyli 13 lat po zaginięciu, brat Birgit przeszedł na zasłużoną emeryturę. Nie zamierzał jednak spocząć na laurach, zajmując się domowym ogródkiem lub podróżując po świecie wzorem innych niemieckich emerytów. Zamiast tego Wolfgang przysiągł sobie, że zrobi wszystko, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę spotkało Birgit. Swojej umierającej matce obiecał, że odnajdzie siostrę. W tym celu skrzyknął kilku kumpli, także emerytów jak on. Ale nie byli to zwykli emeryci. W skład jego drużyny weszli były szef Krajowego Urzędu Śledczego w Hamburgu, były policyjny psycholog oraz emerytowany prawnik, wciąż mający dostęp do policji. Przez wiele lat drobiazgowo sprawdzali wszelkie tropy, szukali wskazówek, badali nawet najmniejsze ślady. 10 lat później zespołowi Wolfganga zaczęło sprzyjać szczęście. Nowym szefem policji w Lüneburgu został jego dawny kolega, Robert Kruse, który po zapoznaniu się ze sprawą zaginięcia postanowił się zaangażować. Na jego polecenie utworzono specjalną grupę śledczą o kryptonimie Iterum. To łacińskie słowo oznacza jeszcze raz lub ponownie. W skład grupy weszli także zdeterminowani emeryci. Brat Birgit wiedział, że takiej okazji nie może zaprzepaścić, bo już więcej może się ona nie powtórzyć. Szybko okazało się, że większość dowodów rzeczowych znalezionych w domu Wichmanna zostało zniszczonych tuż po zamknięciu śledztwa. Bardzo niedobrze, ale było i światełko w tunelu. Na liście zniszczonych dowodów nie było kajdanek zawierających ślady krwi. Okazało się, że w 1993 roku zostały one wysłane do Instytutu Medycznego w Hamburgu, ale z jakiegoś powodu nigdy tam ich nie zbadano. Pojechaliśmy tam i na miejscu okazało się, że te kajdanki nadal tam są, po 20 latach. Czy krew na nich należała do mojej siostry? Jeśli tak, to byłby to ostateczny dowód na to, że wytypowany przez nas sprawca był odpowiedzialny za jej zaginięcie. Wysłałem do Hamburga materiał porównawczy, pochodzący od mojej siostrzenicy i niecierpliwie czekałem na wyniki badań.
Kilka tygodni później Wolfgang otrzymał potwierdzenie. Krew na kajdankach należała w 100% do Birgit. Do rozwiązania pozostała jeszcze najważniejsza zagadka. Gdzie Wichmann ukrył jej zwłoki? Wszyscy członkowie grupy przypuszczali, że ciało kobiety może być ukryte na terenie posiadłości sprawcy. Jeśli Wichmann zakopał tam samochód, w którym przewoził zwłoki, to dlaczego nie miałby tego samego zrobić z ciałem? Prokuratura okręgowa, choć bardzo niechętnie, latem 2017 roku wydała w końcu nakaz kolejnego przeszukania. Gdy ekipa przybyła na miejsce, okazało się, że sekretny pokój Wichmanna pozostał przez te wszystkie lata nietknięty. Nowy właściciel domu nigdy tam nie zajrzał, ponieważ nie miał kluczy do drzwi. Jego ciekawość nie była aż tak wielka, aby zmusiła go do dostania się do tego pokoju siłą. Wewnątrz wciąż znajdowały się kasety wideo, których policja nigdy nie sprawdziła. Okazało się, że Wichmann nagrał na nie telewizyjne programy kryminalne poświęcone zaginięciu Birgit. Ale to nie wszystko. Były tam także reportaże związane z niewyjaśnionymi nigdy zabójstwami w lesie Gerde. Dlaczego Wichmann tak bardzo interesował się tymi sprawami? Czyżby była to jego robota? Wkrótce powiązań z lasem znaleziono więcej. Na terenie posesji wykopano ponad 400 różnych przedmiotów. W zdecydowanej większości były to części damskiej odzieży, okulary, buty, torebki. Była także lornetka oraz koszyk piknikowy. Dokładnie takie, jakie należały do ofiar z lasu Gerde, a których nie znaleziono na miejscu zbrodni. Na podstawie tych znalezisk śledztwo w sprawie dwóch podwójnych zabójstw z lasu zostało wznowione. Tym razem z Wichmannem jako jednym z podejrzanych. Później w samochodzie jednej z ofiar znaleziono kilka włosów Wichmanna. Na razie policyjne śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Ale to temat na zupełnie inny, nie mniej ciekawy odcinek. Wróćmy jednak do sprawy Birgit. Wszystkie niepokojące znaleziska świadczyły otwarcie o tym, że były właściciel tego domu mógł być odpowiedzialny za bardzo wiele innych zaginięć i zabójstw. Odkopane przedmioty udostępniono na stronie internetowej policji. Wiele z nich zostało rozpoznanych przez świadków oraz ofiary napaści, które miały szczęście przeżyć spotkanie z zabójcą. Jednak wciąż nigdzie nie było ciała. Uwagę Wolfganga przykuł garaż, a właściwie znajdujący się w nim kanał. Był jakiś dziwny, zbyt płytki jak na kanał. Miał zaledwie 80 cm głębokości, a powinien mieć co najmniej 180. Czyżby zawierał drugie dno? Czyżby właśnie tam ukryte były szczątki jego siostry? Na miejsce natychmiast sprowadzono psy specjalistyczne. Nawiercono kilka otworów, ale psy nie wyczuły charakterystycznego zapachu. Inspektor prowadzący śledztwo doszedł do wniosku, że to jednak zły trop. Wkrótce cała akcja została zakończona. Chcieliśmy odnaleźć ciało, ale nie udało nam się. Psy niczego nie wykryły. Wiedziałem jednak, że ja się tak łatwo nie poddam. Wolfgang nie odpuścił. Nie udało mu się jednak uzyskać kolejnego nakazu przeszukania. Skontaktował się więc prywatnie z właścicielem domu. Przedstawił mu całą sytuację. Gospodarz pozwolił mu przekopać garaż według własnego uznania, bez nakazu. Zapewnił nawet, że postara się o to, aby całej ekipie nie zabrakło gorącej kawy i ciastek. Mąż Birgit wynajął firmę wyspecjalizowaną w odwiertach i wykopach. Aby mieć pewność, że jej pracownicy swoją robotę wykonają należycie, zapłacił im trzykrotną stawkę i dołożył sporą premię. Datę prywatnych poszukiwań wyznaczono na 29 września 2017 roku. Nawiercono kilka nowych otworów testowych, aby sprawdzić, co znajduje się pod spodem. Nic, był tam tylko piach. Kopano więc coraz głębiej i nagle wyjęto z otworu coś, co przypominało patyk. Po jego dokładnym obejrzeniu okazało się, że była to kość strzałkowa.
jak najbardziej ludzka. Później wyciągnięto kolejne kości. Natychmiast zadzwoniono po antropologa. W obecności eksperta dokonano pogłębienia wykopu. Centymetr po centymetrze, stale sprawdzając położenie ciała w kanale. Ostatecznie ustalono, że sprawca najpierw spuścił do kanału głowę, potem zgiął nogi, a następnie całe ciało z wielką siłą wcisnął do wykopanego przez siebie otworu. Na koniec całość zalał betonem. Na miejsce przybyła policja z Luneburga, aby zabezpieczyć szczątki i zabrać je do badań. W trakcie okazało się, że w czaszce ofiary wciąż znajdował się pocisk wskazujący na przyczynę śmierci. Postrzał w tył głowy. Badania DNA potwierdziły, że kości należały do Birgit. Po ponad 28 latach zaginiona kobieta została w końcu odnaleziona. Brat Birgit przypuszcza, że jego siostra została najpierw porwana przez Wiśmana z własnego domu, a następnie przewieziona do jego sekretnego pokoju. Nie wiadomo, ile czasu mogła w nim spędzić i jak traktował ją oprawca. Nie udało się także ustalić, czy Birgit została zastrzelona tuż po porwaniu, czy może dopiero po kilku dniach, a może po kilku miesiącach. Dzięki błędom popełnionym przez niemiecką policję, sprawca nie tylko uniknął odpowiedzialności za swoją zbrodnię, ale jednocześnie zabrał ze sobą do grobu tajemnicę, którą brat ofiary próbował rozwikłać przez blisko 3 dekady. Rodzina Birgit Meyer nigdy nie pogodziła się z tym, co ją spotkało. Dziś wszyscy jej krewni żyją nadzieją, że kobieta zmarła szybko, a przed swoją śmiercią nie cierpiała. Sprawa Melanie Road, wyjaśniona po 32 latach. Państwo Road mieli 3 dzieci, 2 córki i syna. Melanie Ann przyszła na świat w 1966 roku, jeszcze przed przyjazdem do miasta. W domu nazywano ją ich małym, kochanym kaczątkiem. Od najmłodszych lat była oczkiem w głowie rodziców i rodzeństwa. Wszyscy pragnęli, żeby w przyszłości wyrosła na pięknego łabędzia i powoli zaczynało się tak dziać. Była pewna siebie, miała swoje życiowe plany, zamierzała studiować archeologię. Miała chłopaka i wielu przyjaciół. Ludzie nie tylko ją lubili, ale także uważali za osobę charyzmatyczną. Dużo czasu spędzała poza domem. Trenowała różne sporty, w tym swojego ukochanego tenisa. Lubiła również trochę poimprezować w gronie najbliższych znajomych. W szkole była świetną uczennicą. Otrzymywała najlepsze oceny. Wszystko wskazywało więc na to, że bez problemu zda ostatnie szkolne egzaminy i pójdzie na wymarzone studia. Świetnie dogadywała się z pozostałymi domownikami. W ostatnim czasie często rozmawiała ze starszą siostrą o wyjściu za mąż i posiadaniu dzieci. Najpierw jednak studia i znalezienie pracy, a dopiero później założenie własnej rodziny. Tak widziała swoje życie. Zanim tak się miało stać, pragnęła zasmakować trochę wolności, zwiedzając inne kraje. Podróże zawsze ją fascynowały, więc po osiągnięciu pełnoletności zamierzała wyruszyć w drogę ze swoim chłopakiem i przyjaciółmi. Dziewczyna zawsze miała wiele pomysłów. Nie mogła się doczekać, aby zacząć je w końcu realizować. Nie przypuszczała jednak, że pewnego dnia ktoś jej w tym przeszkodzi. Był piątek, 8 czerwca 1984 roku. Rozpoczął się wyczekiwany weekend. Tego dnia Melanie wraz z grupą innych nastolatków postanowiła pójść na imprezę i trochę się zabawić. Od czasu do czasu lubiła wybrać się do klubu w towarzystwie swojego chłopaka i kilku przyjaciół. Tym razem miała szczególny powód do świętowania. Do kraju przyleciał właśnie jej starszy brat, który na co dzień mieszkał za granicą. Kilkuosobowa grupa młodych ludzi udała się do jednego z najpopularniejszych miejsc w mieście. Piątkowy wieczór upłynął im na tańcach, słuchaniu głośnej muzyki, śmiechach oraz spożywaniu alkoholu. Każdy z nich wypił trochę piwa lub drinków, ale nikt się zbytnio nie upił.
Koło godziny 1:30 w nocy wszyscy wyszli. Byli już zmęczeni i każdy marzył tylko o tym, aby w końcu wylądować we własnym łóżku. Melanie, po opuszczeniu klubu, musiała się rozdzielić z grupą. Droga do jej domu prowadziła w zupełnie innym kierunku. Byłem zbyt zmęczony, aby ją odprowadzić. Jednak czułem niepokój na myśl, że moja dziewczyna będzie samotnie wracać do domu. Może i żyjemy w spokojnym mieście, w którym rzadko dzieje się coś złego, ale wiadomo, że różne rzeczy mogą się zdarzyć. Dlatego zaproponowałem, że zamówię jej taksówkę. Jednak ona w ogóle nie chciała o tym słyszeć. 17-latka zdecydowanie odrzuciła ofertę takiej podwózki. Stwierdziła, że woli przejść się i powdychać trochę świeżego powietrza. Wypity alkohol sprawił, że zrobiło jej się nieco duszno. Poza tym właśnie opuściła zatłoczony lokal, gdzie tańczyła w dużym ścisku. Potrzebowała więc trochę przestrzeni. Postanowiła więc, że pójdzie na spacer, aby przez chwilę pobyć sama. Do domu nie miała daleko. Może koło pół godziny piechotą. Pomimo późnej pory nie bała się. Wiele razy wracała do domu o podobnej godzinie i nigdy nie spotkało ją nic złego. Nie zdarzyło się nawet, aby ktokolwiek ją zaczepiał. Choć jej chłopak i znajomi próbowali namówić ją, by zgodziła się na taksówkę, ona uparła się. Była stanowczą i pewną siebie osobą. Nie lubiła, gdy ktoś mówił jej, co powinna zrobić. Nawet gdyby to miało jej w czymś pomóc. Szybko przekonała wszystkich, że to właśnie ona ma rację. W końcu wszyscy się z nią zgodzili. Przecież już tyle razy po imprezach wracała do domu sama. Okolica była bezpieczna. Co złego mogłoby się wydarzyć w ciągu najbliższych 30 minut? Po przedstawieniu swoich argumentów dziewczyna pożegnała się ze wszystkimi i ruszyła w swoją stronę. Po pewnym czasie wszyscy członkowie tej grupy bezpiecznie dotarli do domów. Zasnęli w przekonaniu, że i Melanie dotarła do siebie, cała i zdrowa. Dziś każdy z nich wysłałby pewnie SMS-a i napisał, że dotarł na miejsce i wszystko jest okej. Ale w latach 80. niestety taka szansa nie istniała. Pozostawało więc jedynie przeczucie i nadzieja, że nikomu nic złego się nie przytrafi. Kiedy państwo Rout obudzili się rano i zobaczyli, że ich córki nie ma jeszcze w domu, byli trochę zdziwieni. Melanie zawsze wracała z imprez w środku nocy. Zazwyczaj koło godziny 2, ale nigdy nie później niż o 3. Jeśli zamierzała zostać u kogoś na noc, uprzedzała ich o tym wcześniej. Nieobecność dziewczyny początkowo ich jednak nie zmartwiła. Pomyśleli, że tym razem musiała mocniej zabalować i po prostu zapomniała o powiadomieniu ich, że wróci dopiero następnego dnia. Nieco wcześniej, gdy rodzice 17-latki jeszcze spali, swoją pracę rozpoczął miejscowy mleczarz. W roznoszeniu mleka pod drzwi kolejnych domów pomagał mu jego 11-letni syn. Pokonując swoją rutynową trasę, przechodzili obok następnych budynków. W pewnej chwili natknęli się na przerażający widok. Obok jednego z garaży znaleźli martwe ciało. Młoda, jasnowłosa kobieta leżała w kałuży własnej krwi. Krwawe ślady wokół niej przypominały scenę z najstraszniejszego horroru. Mleczarz nie miał wątpliwości. Wiedział, że kimkolwiek była ta ofiara, na pewno umarła w okropny i bardzo bolesny sposób. Niezwłocznie powiadomił policję. Zmarła nie miała przy sobie żadnego dokumentu wskazującego na jej tożsamość. Funkcjonariusze nie trafili też na żadną wskazówkę mówiącą, kogo powinni powiadomić o śmierci tej młodej dziewczyny. Od razu domyślili się jednak, jak miała na imię. Obok niej leżały klucze z doczepionym do nich drewnianym breloczkiem, a na nich było wyryte imię Melanie. Policjanci mieli nadzieję, że klucze należały do zmarłej. Choć nadal nie znali jej nazwiska, to imię mogło stanowić jakiś punkt zaczepienia. W okolicy było wiele domów, dlatego podejrzewano, że ofiara mieszkała właśnie tam. Jej ciało znaleziono przed godziną 6, więc założono, że zginęła w nocy. Prawdopodobnie, gdy wracała do domu od znajomych lub z imprezy.
Standardowa policyjna procedura nakazywała w takim przypadku, aby policjanci zaczęli chodzić od drzwi do drzwi z pytaniem, czy ktokolwiek znał lub kojarzył młodą kobietę o imieniu Melanie. Czy ktoś wie, czyją była córką lub gdzie mieszkała. Ale policjanci z tego zrezygnowali. Zamierzali to załatwić w znacznie szybszy sposób, bo w przypadku schwytania sprawców tak brutalnych zabójstw zwykle to czas odgrywa najważniejszą rolę. Dlatego już po chwili z jadącego przez sąsiedztwo radiowozu dało się usłyszeć głośne pytania zadawane przez megafon. Melanie, czy ktoś z Państwa zna jakąś Melanie? Czy jakaś Melanie mieszka w tej okolicy? Czy młoda kobieta o takim imieniu wyszła wczoraj wieczorem lub ostatniej nocy z Państwa domu i do tej pory nie wróciła? Melanie! Melanie! Radiowóz policyjny jeździł po całej okolicy i jeden z policjantów co chwilę wymawiał jej imię. Liczono na to, że ktoś z mieszkańców w końcu zareaguje. Matka Melanie była wtedy akurat w domu. Zastanawiała się, dlaczego jej córka w dalszym ciągu nie wróciła. Dlaczego nawet nie poinformowała o tym, że zamierza nocować u jakiejś koleżanki. Kobieta już zamierzała zacząć dzwonić do znajomych córki, kiedy nagle zza okna usłyszała jej imię. Otworzyła drzwi i wybiegła przed dom. Zaczęła nasłuchiwać, skąd dobiegało wołanie. Gdy tylko zza zakrętu wyłonił się policyjny radiowóz, którego po raz kolejny padło imię 17-latki, jej matka o mało nie zemdlała. Coraz bardziej przerażona kobieta nagle uzmysłowiła sobie bolesną prawdę. Melanie nie wróciła do domu i nie zadzwoniła. Teraz jakiś policjant powtarzał jej imię, ale nie zwracał się bezpośrednio do niej. Czyżby już ją mieli? Przecież nie szukali jej, tylko kogoś, kto ją znał. Nawet gdyby ją aresztowali, to bez trudu dowiedzieliby się, gdzie mieszka jej rodzina. Powiadomiliby rodziców bezpośrednio, a co najważniejsze, dyskretnie. Dlaczego więc tak publicznie próbowali ustalić, kto znał jej córkę? Kobieta bez namysłu zaczęła biec za radiowozem. Machała rękami, chcąc zwrócić na siebie uwagę policjantów. Kiedy ich dogoniła, powiedziała, że jej 17-letnia córka ma na imię Melanie. Że wczoraj poszło na imprezę ze znajomymi. Miała wrócić w nocy, ale rano jej łóżko nadal było puste. A wszystkie rzeczy leżą na nim dokładnie tak, jak leżały zanim wyszła z domu. Padło pytanie, czy jej córka nosiła przy sobie klucze z breloczkiem zawierającym jej imię. Kobieta potwierdziła. Wtedy radiowóz się zatrzymał. Wysiadł z niego jeden z policjantów. Nie miał wyjścia. Musiał przekazać zrozpaczonej kobiecie najgorsze wieści, jakie mogła usłyszeć jako matka. Identyfikacja ciała była już tylko przykrą formalnością. Choć bardzo dla rodziców bolesną, to jednak konieczną. W ten sposób uzyskano 100% pewność, że znalezione przy jednym z garaży ciało należało do 17-letniej Melanie Road. Jeszcze tego samego dnia przeprowadzono sekcję zwłok. Ofiara została wielokrotnie dźgnięta nożem. Na jej ciele znajdowało się 26 kilkucentymetrowych ran kłutych. 8 z nich zadano w jej piersi, pozostałe w klatkę piersiową i plecy. Sprawca najprawdopodobniej zaatakował ją na ulicy. Najpierw dźgnął raz, później zaczął ją gonić. Gdy oboje znaleźli się w zaułku, dopadł ją. Wtedy zadał pozostałe ciosy, a następnie zgwałcił. Na miejscu zbrodni znajdowało się ponad 70 śladów krwi. Biegły wzdłuż garaży, w kierunku głównej drogi. W pewnym momencie nagle się urywały. Ustalono, że zdecydowana większość próbek z zabezpieczoną krwią należała do ofiary, ale w jednej z tych próbek krew miała inną grupę. W dodatku bardzo rzadką, bo posiadaną przez zaledwie 3% społeczeństwa. Wyliczenia specjalistów nie budziły wątpliwości. Ich zdaniem taką grupę krwi mogła w tym mieście posiadać tylko jedna osoba. Tak przynajmniej wskazywały statystyki. Na zwłokach odkryto nasienie sprawcy, a ciosy, które zadał ofierze, znajdowały się wyłącznie po prawej stronie jej ciała.
to mogło oznaczać, że zabójca był leworęczny. Policjanci byli przekonani, że to będzie łatwe i szybkie śledztwo. Prawdopodobnie tylko jeden człowiek w mieście miał taką grupę krwi. Do tego był leworęczny, co także umiejscawiało go w grupie mniejszościowej. Uważano więc, że schwytanie zabójcy będzie tylko kwestią czasu. Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Czy nastolatka znała swojego mordercę? Zdaniem jej rodziny nie miała żadnych wrogów. Była lubiana w szkole i okolicy. Nigdy nie wdawała się z nikim w kłótnie czy w konflikty. Nie miała żadnego cichego wielbiciela, który mógłby ją obserwować, a tamtej tragicznej nocy śledzić i zaatakować. Przesłuchano jej chłopaka. W ich związku nigdy nie doszło do niepokojących sytuacji. Rzadko się nawet kłócili. Śledczy wzięli go jednak pod lupę, ponieważ w przypadku zabójstw często okazuje się, że ich sprawcami są właśnie osoby bliskie ofierze. Ale policjanci nie znaleźli żadnego motywu. Poza tym chłopak miał żelazne alibi na noc zabójstwa. Po imprezie od razu wrócił do domu i natychmiast położył się spać. To potwierdzili członkowie jego rodziny. No i grupa jego krwi nie pasowała do tej, którą znaleziono na miejscu przestępstwa. Detektywi nie mieli zbyt wielu tropów i dowodów. W tamtych czasach ślady biologiczne nie pomagały w ustaleniu tożsamości sprawców tak bardzo jak obecnie. Nie było jeszcze bazy danych DNA. Zabezpieczonych próbek nie można było tak po prostu dopasować do skazanych już przestępców. Na tym etapie śledztwa dokonaliśmy wielu aresztowań i przesłuchań. Zatrzymaliśmy wszystkie osoby, których zachowanie już po zabójstwie mogło być podejrzane. Sprawdziliśmy przebywających na wolności byłych przestępców, zwłaszcza tych skazanych za gwałty i ataki na kobiety. Zwracaliśmy uwagę na każdego, kto kręcił się w pobliżu miejsca zbrodni. To niczego nie dało. Ostatecznie wypuściliśmy wszystkich, bo nie pasowała ich grupa krwi. Śledczy w pewnej chwili zaczęli podejrzewać, że być może sprawca nie pochodził z ich miasta. Przecież zaglądało tu bardzo wielu turystów, a wiadomo było, że niektórzy seryjni zabójcy czasami podróżują i to po całym kraju w poszukiwaniu swoich ofiar. Później znikają, dlatego tak ciężko jest ich później namierzyć. Sprawa utknęła w martwym punkcie na długich 11 lat. Po tym czasie powstała w Wielkiej Brytanii długo wyczekiwana przez policję baza danych DNA. W roku 1995 wszyscy mieli nadzieję, że dzięki rozwojowi techniki w śledztwie nastąpi wreszcie jakiś przełom, że tym razem uda się zidentyfikować tajemniczego zabójcę. Detektywi z Wydziału Zabójstw mieli nadzieję, że już po zabiciu Melanie, a więc w latach od 1984 do 1995, sprawca tej zbrodni został choć raz zatrzymany za jakieś inne przestępstwo, że pobrano jego próbkę DNA, gdy było to już możliwe, i że umieszczono ją w krajowej bazie danych. Niestety przyszło rozczarowanie, bo nikogo takiego nie znaleziono w systemie. Rok później doszło w tym miasteczku do zaginięcia 25-letniej kobiety. Ta sprawa wstrząsnęła tamtejszymi mieszkańcami. Podobnie jak 12 lat wcześniej uczyniła to śmierć Melanie Road. Tym bardziej, że zaginiona była jej imienniczką. Melanie Hall pracowała w biurze miejscowego szpitala. 8 czerwca 1996 roku razem ze swoim chłopakiem i kilkoma znajomymi poszła do klubu. Na imprezie para pokłóciła się. Powodem była zazdrość. Jakiś mężczyzna poprosił Melanie do tańca i ta się zgodziła. To nie spodobało się jej chłopakowi, który zaczął na nią krzyczeć. W końcu zdenerwowany wyszedł z lokalu. Kobieta po raz ostatni była widziana chwilę po godzinie 1 w nocy. Siedziała wtedy przy barze i popijała drinka. Później wyszła z klubu i poszła w kierunku miejsca swojego zamieszkania. Do domu nigdy jednak nie doszła. Jej zaginięcie policja od razu powiązała z zabójstwem 17-letniej Melanie. Choć te dwie sprawy dzieliło 12 lat, to było pomiędzy nimi wiele podobieństw. Kobiety miały tak samo na imię, mieszkały w tym samym mieście. Obie ostatni raz były widziane tuż po wyjściu z klubu. Obie wracały samotnie do domu.
Były ładnymi blondynkami o wesołym usposobieniu. Dodatkowo łączyło je jeszcze jedno podobieństwo, którym śledczy szczególnie się zainteresowali. Choć ta pierwsza Melanie została zamordowana w roku 84, a druga zaginęła w roku 96, a więc 12 lat później, okazało się, że wydarzyło się to tego samego dnia, 9 czerwca. Czy mógł to być jedynie zbieg okoliczności? Nie wszyscy śledczy uwierzyli w taki przypadek. Póki co nie można było jeszcze mówić, że Melanie Hall także została zamordowana. Nie odnaleziono jej ciała. Nie było żadnych fizycznych dowodów na to, że ta kobieta nie żyje. Dlatego policjanci zakładali, że równie dobrze 25-latka mogła po prostu uciec z domu. Przesłuchano jej zazdrosnego partnera. W końcu to z nim się pokłóciła tuż przed swoim zaginięciem. Jeden ze świadków zeznał, że tamtej nocy widział w pobliżu klubu kłócącą się parę. Czy chłopak 25-latki mógł mieć z jej zniknięciem coś wspólnego? Wkrótce okazało się, że jednak nie. Mężczyzna został skreślony z listy podejrzanych, a następnie wypuszczono go z aresztu. Podobnie jak wcześniej sprawa zabójstwa młodszej Melanie stanęła w martwym punkcie, tak samo było w przypadku zaginięcia tej starszej Melanie. Oba śledztwa kontynuowano, aż w roku 2009 w nowszej z tych spraw nastąpił przełom. 5 października podczas robót drogowych przy autostradzie jeden z pracowników trafił na foliowy worek. Gdy zajrzał do środka, okazało się, że znajdują się w nim ludzkie kości. Na miejsce wezwano policjantów. Sprawdzili pobliskie pole. Tam odkryli kolejne szczątki. Przeprowadzone badania dowiodły, że wszystkie zgromadzone kości należały do jednej osoby. Ofiarą była zaginiona 13 lat wcześniej 25-latka. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła w wyniku urazu głowy zadanego tępym narzędziem. Doszło do pęknięcia czaszki, kości policzkowej i szczęki. Przed śmiercią jej ciało zostało skrępowane liną. Policja nie doszukała się w tej zbrodni żadnych powiązań z zabójstwem Melanie Road. Modus operandi sprawcy był zupełnie inny. 25-latka zmarła od jednego uderzenia w głowę. Jej zwłoki porzucono w worku na śmieci, natomiast 17-latkę zabito za pomocą noża. Sprawca zadał jej wiele ciosów, a później brutalnie zgwałcił. Jej ciała nawet nie starał się ukryć. Dokładne okoliczności śmierci Melanie Hall do dziś pozostają zagadką, choć policja miała kilku poważnych podejrzanych. Jednym z nich był John Cannon, wielokrotny gwałciciel i domniemany seryjny zabójca. Jednak nigdy nie udowodniono mu popełnienia tej zbrodni. Z czasem pojawiło się także przypuszczenie, że mordercę 25-latki mogło zainspirować zabójstwo z 1984 roku. Gazety szeroko o tej sprawie wtedy się rozpisywały, przekazując swoim czytelnikom wiele drastycznych szczegółów. Czy jednak faktycznie było to działanie naśladowcy? To wydaje się prawdopodobne, tym bardziej, że takie przypadki miały już miejsce, zarówno wcześniej, jak i później. Jednak brakowało na to dowodów. W 2014 roku, krótko przed 30. rocznicą śmierci 17-latki, na policję zgłosił się pewien człowiek. Twierdził, że posiada ważne informacje. Chciał przekazać je policjantom już w latach 80., ale z powodu różnych ówczesnych zawirowań i problemów w jego życiu nigdy się na to nie zdecydował. Przez wszystkie lata wciąż jednak dręczyła go jedna myśl, że mógł on widzieć poszukiwanego od dawna zabójcę. Swoje zgłoszenie rozpoczął od tego, że ostatnio przeprowadził się do innego miasta. A o tym, co widział, przypomniał sobie przed kilkoma dniami, kiedy w jednej z gazet trafił na artykuł o tym, że sprawa zamordowanej 17-latki do tej pory nie została rozwiązana. To dlatego postanowił zgłosić się na policję. Widziałem ją wtedy. Tamtej nocy widziałem dziewczynę, która później została zabita. Szła ulicą, a obok niej był jakiś facet. Na moje oko miał może 30 lat. Bardzo się kłócili. Gdy ich mijałem, zobaczyłem jego twarz. Ten gość wyglądał znajomo.
nie znałem go osobiście, ale już go wcześniej widziałem w naszym mieście. I to na pewno, co najmniej kilka razy. Wydaje mi się, że on tam mieszkał. To była ważna informacja i oznaczała, że poszukiwany sprawca mógł mieszkać w mieście w roku 84, gdy popełnił zbrodnię. Śledczy zaczęli się zastanawiać, czy ten człowiek dalej tam mieszka. Wtedy wpadli na pomysł, jak ustalić jego tożsamość. Wiadomo już było, że jego DNA nie znajdowało się w bazie kryminalnej, ale można było sprawdzić, czy jakaś inna osoba z nim spokrewniona nie została aresztowana za jakieś przestępstwa. W ten sposób, przy odrobinie szczęścia, można byłoby trafić na poszukiwanego zabójcę. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie znaleziono żadnych takich powiązań w sprawach z przeszłości, dlatego detektywi zaczęli uważnie obserwować te bieżące. Szczęście uśmiechnęło się do nich kilkanaście miesięcy później. W 2015 roku aresztowano 44-letnią kobietę. Nie popełniła jakiegoś wielkiego przestępstwa. Po prostu pokłóciła się ze swoim partnerem. Doszło do rękoczynów. Polało się nawet trochę krwi. Podczas jej zatrzymania pobrano od niej próbkę DNA. Gdy następnego dnia dodano ją do bazy danych, śledczy prowadzący sprawę zabójstwa natychmiast zostali poinformowani, że osoba aresztowana może być spokrewniona z zabójcą nastolatki. Po sprawdzeniu członków rodziny zatrzymanej, śledczy zwrócili uwagę na jej ojca. Mężczyzna miał 60 lat, a to oznaczało, że w chwili, gdy zamordowano nastolatkę, miał 32 lata, a więc mniej więcej tyle, ile podał świadek. I w roku 84 mieszkał w mieście. Czyżby to jego tak długo szukali? Christopher Hampton wydawał się być zwyczajnym facetem. Mieszkał z drugą żoną w Bristolu. Prowadził własną firmę budowlaną. Sam z zawodu był malarzem pokojowym. Mówiono, że był świetnym fachowcem. Dobrze zarabiał. Właściwie to niczego mu w życiu nie brakowało. Dodatkowo był bardzo lubiany przez znajomych i sąsiadów. Wszyscy uważali go za sympatycznego gościa, spokojnego, życzliwego i przede wszystkim pomocnego. Ci, którzy znali go osobiście, nie potrafili powiedzieć o nim ani jednego złego słowa. Podkreślali, że zawsze mogli na niego liczyć, bo lubił pomagać ludziom w potrzebie. Gdy jednemu z jego sąsiadów zmarła żona, Christopher codziennie go odwiedzał, aby sprawdzić, jak się trzyma pogrążony w żałobie wdowiec. Robił mu nawet zakupy i zaprosił do swojego domu na święta. Detektywi postanowili odwiedzić go w jego własnym mieszkaniu. W trakcie rozmowy poprosili o jego próbkę krwi do badania. To nie stanowiło problemu. Właściwie mężczyzna nawet nie zapytał, do czego jest im to potrzebne. Wiedział, że kilka dni wcześniej aresztowano jego córkę, więc prawdopodobnie pomyślał, że to może mieć jakiś związek. Po przebadaniu jego krwi okazało się, że ma ona grupę, której poszukiwali. Analiza DNA potwierdziła, że znaleziono odpowiedniego człowieka. To Christopher był zabójcą Melanie. Policjanci wrócili do Bristolu. Tym razem cel ich podróży był już zupełnie inny. 60-latek został aresztowany i wyprowadzony ze swojego domu w kajdankach. Nie stawiał oporu. Nie protestował. Nie był nawet specjalnie zaskoczony zarzutami, jakie mu przedstawiono. Właściwie jedyną zaskoczoną osobą była tylko jego żona. Kobieta uważała, że był to jakiś absurd. Twierdziła, że policjanci pomylili jej męża z kimś innym. Że mężczyzna, z którym mieszkała pod jednym dachem, nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, nie mówiąc już o zabiciu kogokolwiek. Gdy się rozstawali, obiecała mu, że niedługo znowu będą razem. On tylko spojrzał na nią i beznamiętnym głosem odpowiedział, że już się nie zobaczą. Policjanci, którzy go wtedy wyprowadzali, powiedzieli później, że w jego głosie było coś mrocznego. Coś, co sprawiło, że poczuli dreszcze. Liczono na to, że podejrzany sam przyzna się do winy, że będzie współpracował, aby zapewnić sobie możliwość uzyskania lepszego wyroku. Nic z tego. Wbrew oczekiwaniom wszystkich, Christopher nie przyznał się do popełnienia zbrodni. Podczas przesłuchania odmówił również odpowiedzi na pytania, zasłaniając się swoim prawem do zachowania milczenia.
Jego rodzina uparcie wierzyła, że był niewinny. W ogóle nie dopuszczali do siebie myśli, że ten kochany mąż i ojciec, którego znali przecież jak nikt inny, w rzeczywistości był okrutnym, bezlitosnym zabójcą. Poza tym, ich zdaniem, Christopher nigdy nie kłamał, więc nawet jeśli popełniłby kiedyś jakieś przestępstwo, no to na pewno by się do tego przyznał. Honor i uczciwość, przecież to zawsze były dla niego najważniejsze cechy. Jego postawa nie zmieniła się aż do procesu. Tuż po jego rozpoczęciu nastąpił zwrot. Na pytanie sędziego, czy oskarżony przyznaje się do winy, mężczyzna zaskoczył wszystkich obecnych na sali sądowej. Odrzekł z właściwym dla siebie spokojem, że tak. I to były jego jedyne słowa wypowiedziane podczas rozprawy. Do jej końca nie wypowiedział już ani jednego zdania. Milczał, gdy pytano go o motyw. Milczał, gdy proszono go o opisanie przebiegu zbrodni. Milczał, gdy próbowano się dowiedzieć, czy ofiara była przypadkowa, czy może wcześniej ją sobie upatrzył. A jeśli tak, to dlaczego wybrał właśnie 17-letnią Melanie? Do dziś wszystkie te pytania pozostają otwarte, a ich odpowiedzi można się jedynie domyślać. Rodzice zamordowanej nastolatki bardzo chcieli dowiedzieć się, dlaczego doszło do tego przestępstwa. Dlaczego człowiek prowadzący z pozoru normalne życie nagle postanowił odebrać życie ich córce? Czy spotkali się już wcześniej? Czy on ją znał? Oskarżony nie zaspokoił ich ciekawości. Przez całą rozprawę siedział cicho. Ani razu nie spojrzał w stronę członków rodziny swojej ofiary. Nie przeprosił ich za to, czego się dopuścił. Nie wyraził skruchy czy żalu. W żaden sposób nie odniósł się do tego, co zrobił. Prokuratura była pewna jednego. Nawet gdyby się nie przyznał, to i tak prawdopodobnie zostałby skazany. Obciążały go przeprowadzone badania DNA. Wyrok, jaki usłyszał, nikogo nie zaskoczył. Dożywotnie pozbawienie wolności. W uzasadnieniu wyroku sędzia powiedział: o wielu szczegółach tej zbrodni wiesz tylko ty. Ale dzięki dowodom my mamy wystarczającą wiedzę, aby stwierdzić, że śmierć tej dziewczyny nastąpiła po długim i brutalnym ataku. Ataku, który miał zaspokoić twoją własną seksualną satysfakcję. Po tym wszystkim przez ponad 30 lat prowadziłeś normalne życie. Założyłeś rodzinę, wiedząc, że zniszczyłeś inną rodzinę. Kilka razy dałeś nowe życie, wiedząc, że wcześniej tego życia kogoś pozbawiłeś. Jesteś bezduszny, tchórzliwy i okrutny. Wyrządziłeś tyle cierpienia, że nie zasługujesz na to, aby żyć na wolności. Policja podejrzewała, że 17-latka mogła nie być jego jedyną ofiarą. Pojawiły się nawet głosy mówiące, że mężczyzna mógł być seryjnym zabójcą, który do tej pory nie był poszukiwany. Śledczym nie udało się jednak przypisać mu żadnej innej zbrodni. Odrzucono także teorię, że mógł on być powiązany także ze śmiercią tej drugiej Melanie z roku 96. Z powodu braku dowodów oficjalnie uznano, że Christopher zabił tylko Melanie Road. Przyznanie się do winy oraz późniejsze skazanie go na dożywotnie więzienie było prawdziwym ciosem dla całej jego rodziny i znajomych. Wszyscy, których znał, odwrócili się od niego. Nikt nie utrzymuje z nim kontaktu. Nikt go nigdy nie odwiedził w więzieniu. Wszyscy członkowie rodziny ofiary wydali wspólne oświadczenie, informując, że są oni usatysfakcjonowani tym wyrokiem. Podkreślali jednak, że nic nie jest w stanie wymazać poczucia krzywdy, jakiej doznali. Z największym bólem musiała się zmierzyć matka nastolatki. Kobieta przez wiele lat była nauczycielką. Po utracie dziecka nigdy już nie wróciła do zawodu, ponieważ, jak przyznała, nie byłaby już nigdy w stanie wziąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za inne dzieci, wiedząc o tym, że nie potrafiła ochronić własnego. Sprawa chłopca z pudełka. Tajemnica wyjaśniona po 65 latach. Był poniedziałek 25 lutego 1957 roku. W godzinach popołudniowych młody mężczyzna przejeżdżał przez przedmieścia Filadelfii. Był studentem. Wracając do domu z uczelni, często wybierał właśnie tę trasę.
głównie z powodu tamtejszych królików. Uwielbiał je obserwować. Czasami nawet ratował te stworzenia przed wpadnięciem w pułapki zastawiane przez lokalnych myśliwych. Była to bardzo spokojna okolica, otoczona pięknym lasem, który od dawna należał do ulubionych miejsc wielu miłośników przyrody. Jadąc tamtędy, ludzie musieli wyjątkowo uważać, aby nie potrącić często wybiegających na jezdnię zwierząt. Widząc, jak jeden z królików nagle przebiegł przez jezdnię i wskoczył w przydrożne zarośla, student zatrzymał swój samochód. Doskonale zdawał sobie sprawę, że cała okolica aż roiła się od myśliwych ceniących sobie futra tych zwierząt. Obawiał się, że w zaroślach może znajdować się zastawiana pułapka. Postanowił to sprawdzić i gdyby zaszła taka potrzeba, uratować królika. Po futrzaku nigdzie nie było jednak śladu. Chcąc się upewnić, mężczyzna przedarł się przez pobliskie krzaki. Zamiast królika dostrzegł porzucone kartonowe pudło. Zaciekawił się tym, co z niego wystawało. Postanowił to sprawdzić. Chłopak zajrzał do środka i wtedy spostrzegł lalkę. Lalka była częściowo owinięta kocem. Było to nieco dziwne. Dlaczego ktoś miałby owijać zabawkę kocem? W głowie studenta pojawiło się wtedy spostrzeżenie, że ta lalka jest podejrzanie duża. Zaczął baczniej się przyglądać i po chwili zrozumiał, że to nie jest żadna zabawka. Wystraszony pobiegł do swojego samochodu. Bez chwili zastanowienia odpalił silnik i odjechał z piskiem opon. Wiedział, że powinien natychmiast powiadomić policję, ale mimo to wahał się. W swoim życiu popełnił już kilka błędów, przez które wolał unikać kontaktu ze stróżami prawa. A co jeśli po zgłoszeniu tego makabrycznego znaleziska, to właśnie jego o wszystko obwinią? Nie był święty. I obawiał się, że policjanci będą próbowali całą winę zrzucić na niego. Czuł jednak, że komuś musi o tym powiedzieć. Wybrał swojego brata, który był księdzem. Ten próbował mu wytłumaczyć, dlaczego powinien pojechać na komisariat policji. Młody student miał jednak wątpliwości. Wciąż milczał. Czuł się coraz gorzej psychicznie. W nocy nie mógł spać. Rano usłyszał w radiu, że w okolicy zaginęła mała dziewczynka. Miała 4 latka. Bawiła się na podwórku z psem i nagle zniknęła. Słuchając wiadomości, poczuł się jeszcze gorzej. Wciąż miał w głowie obraz lalki w kartonowym pudełku. Myśli w jego głowie zaczęły się intensywnie kotłować. Ta lalka nie była lalką. Ta lalka była dzieckiem. I to martwym. To przecież mogła być ta dziewczynka, o której mówili w radiu. Uznał, że nie powinien już dłużej zwlekać. O swoim znalezisku powiadomił policję. Na miejsce przyjechał policyjny radiowóz. Funkcjonariusz patrolujący okolice otrzymał z komisariatu zgłoszenie, że jakiś młody student znalazł w tym miejscu podejrzany karton. Nie był on do końca pewny, co znajdowało się w jego wnętrzu. Chciał wierzyć, że było to tylko zwykła lalka. Obawiał się jednak, że mogły to być zwłoki zaginionej dziewczynki. Policjant, podchodząc do porzuconego kartonu, był przekonany, że prawdziwy okaże się ten pierwszy scenariusz. Gdy zajrzał do środka, wiedział już, że niestety bardzo się pomylił. Szybko zwróciłem uwagę na istotne detale. Po pierwsze, głowa nie przypominała lalki. Wyglądała jak prawdziwa, ludzka. Po drugie, miałem wrażenie, że to skóra człowieka. Przysunąłem się bliżej i uklęknąłem tuż przy kartonie. Tylko głowa i część tułowia były dobrze widoczne, ale nie miałem już wątpliwości, że to było dziecko. Zwłoki zawinięte były w czerwono-zielony koc. Chwilę później na miejsce zdarzenia przyjechała specjalistyczna ekipa policyjna. Początkowo podejrzewano, że znalezionym dzieckiem była 4-letnia dziewczynka, która zaginęła tuż przed południem 25 lutego. Ta, która bawiła się z psem w pobliżu swojego domu. Mieszkała w małym miasteczku niedaleko Filadelfii.
Samochodem można było pokonać ten dystans w mniej niż pół godziny. Jednak ciało należało do chłopca. Miał on nieco powyżej metra wzrostu i ważył około 14 kg. Z pewnością nie miał mniej niż 4 lata i nie więcej niż 6. Dodatkowo był wyraźnie niedożywiony. Leżał w kartonie zupełnie nagi, jedynie przykryty kolorowym kocem. Całe jego ciało było mocno posiniaczone, z wieloma widocznymi ranami. Skóra na prawej ręce i obu nogach była mocno pomarszczona. Tak jakby chwilę przed śmiercią, albo tuż po niej, ofiara została zanurzona w wodzie. Lekarz sądowy odnalazł na ciele zmarłego chirurgiczne blizny na kostce, pachwinie i poniżej podbródka. Chłopiec miał błękitne oczy oraz jasne, krótko przystrzyżone włosy. Ktokolwiek mu je podciął, zrobił to prawdopodobnie w chwili, gdy kilkulatek już nie żył. Świadczyły o tym resztki włosów znalezione na jego tułowiu i klatce piersiowej. Oceniano, że do śmierci doszło w przedziale czasowym od 3 dni do 2 tygodni przed odkryciem kartonu. Uwagę śledczych zwrócił pewien szczegół. Starannie obcięte i wyczyszczone paznokcie oraz wyregulowane brwi. Na ciele nie odnaleziono blizny poszczepiennej. Za przyczynę zgonu uznano ciężkie pobicie. Śmiertelny mógł okazać się uraz głowy, który został zadany najprawdopodobniej tępym narzędziem. Możliwym scenariuszem, który miał miejsce, było to, że dziecko zmarło podczas obcinania włosów. Obrażenia mogły powstać w wyniku nacisku na głowę. Sprawca mógł ściskać głowę chłopca w trakcie podcinania, a następnie uderzyć go kilka razy. Policjanci mieli nadzieję nie tylko na to, że szybko uda im się złapać sprawcę tego okrutnego czynu, ale przede wszystkim, że odkryją tożsamość zamordowanego dziecka. Rysopis dziecka nie pasował do żadnego zaginionego chłopca w ostatnim czasie. W mediach opublikowano jego narysowany portret. Liczono, że dzięki temu któraś z matek lub ojciec rozpozna swoje dziecko. Nie przyniosło to żadnych rezultatów. Bezradni policjanci wpadli wtedy na pomysł, aby ubrać zwłoki i ułożyć je w pozycji siedzącej. Następnie sfotografować i właśnie taki wizerunek opublikować w prasie i telewizji. Pozowane zdjęcie znalazło się we wszystkich najważniejszych mediach w kraju. Mimo to nikt nie zgłosił się z informacją, że było to jego dziecko. Nie napłynęły żadne wiadomości sugerujące, że ktoś znał lub kiedykolwiek widział chłopca. Kontynuowano śledztwo, skupiając się na dowodach zabezpieczonych na miejscu odkrycia ciała. Liczono, że w ten sposób uda się pozyskać cenne informacje. Detektywom udało się dotrzeć do tego sklepu, z którego pochodził karton po dziecięcej kołysce. Ten model kupiło 12 osób. Do 11 z nich udało się dotrzeć, ale szybko wykluczono wszystkich z kręgu podejrzanych. Jeden z klientów wciąż pozostawał anonimowy. Nie można było ustalić ani jego tożsamości, ani adresu zamieszkania. Wstępnie założono, że człowiek ten mógł być nie tylko rodzicem dziecka, ale również sprawcą. Koc, w który zawinięto zwłoki, był świeżo wyprany. Nie odnaleziono na nim żadnych istotnych śladów. Zwracano przy tym uwagę, że był przecięty na dwie części. Dodatkowo brakowało w nim niewielkiego fragmentu. Pewien fragment został z niego wycięty. Na tym etapie śledztwa bierzemy wszystko pod uwagę. Zastanawiam się, czy nie było tam jakiegoś istotnego logo. Mogła to być na przykład nazwa domu dziecka z okolicy lub jakiejś innej placówki o podobnym charakterze. Jednak to są tylko nasze domysły. Na miejscu przestępstwa odnaleziono jeszcze inne przedmioty. Niebieską sztruksową czapkę z daszkiem, która najprawdopodobniej należała do dorosłego mężczyzny, oraz białą chusteczkę z wyszytą literą G. Kilka metrów dalej, tuż przy drodze, leżały dziecięce buty. Znaleziono sklep sprzedający takie czapki. Sprzedawczyni dostarczyła policjantom cennych informacji. Opisała mężczyzna, który kupił dokładnie ten model.
Zapamiętała go, ponieważ jako jedyny zażyczył sobie podobną czapkę, ale zawierającą skórzany element. Nikt inny o taką nie pytał. Policjanci poprosili kobietę, by postarała się przypomnieć sobie, jak mężczyzna wyglądał oraz to, jak się zachowywał. Sprzedawczyni zapamiętała go jako młodego mężczyznę, po dwudziestce, o jasnych włosach. Pokazano kobiecie zdjęcie zmarłego chłopca i zapytano, czy widzi jakieś podobieństwo pomiędzy nim a klientem, a ta odpowiedziała, że mężczyzna teoretycznie mógł być ojcem. W sklepie zjawił się w ubraniach roboczych i był sam. Nie były to żadne przełomowe informacje. Dały jednak śledczym nadzieję, że uda im się dotrzeć do tego człowieka. Rozpoczęły się poszukiwania. Uznano, że mieszkał w pobliżu, a więc ktoś z okolicy mógłby go rozpoznać. Zaczepiano ludzi na ulicy. Pukano do drzwi wszystkich domów. Pytano, czy ktoś kojarzy młodego blondyna noszącego niebieską czapkę z daszkiem. Jak można się spodziewać, policja nie dotarła do poszukiwanego człowieka. Co do znalezionych butów, intrygujące było to, że okazały się one idealnie czyste. Było to co najmniej dziwne, gdyż w okolicy było mnóstwo błota. Zabezpieczone obuwie przyniesiono do kostnicy, aby sprawdzić, czy pasują na stopę chłopca. Choć były to dziecięce buty, okazały się za duże. Być może nie miały one nic wspólnego ze śledztwem i ktoś je po prostu wyrzucił lub zgubił. Na białej chusteczce były włosy. Porównano je z włosami należącymi do dziecka oraz tymi, które pozostały na jego tułowiu. Był to kolejny ślepy zaułek. Badania wykazały, że nie było między nimi zgodności. Kilkadziesiąt metrów dalej natknięto się na koc, poplamiony i podarty. Zabezpieczono również szary męski sweter, w środku którego był martwy kot oraz dziecięcy szalik. Kot był podobny do tego, w który zawinięto dziecko, ale szczegółowa analiza wykazała, że został wykonany z innego materiału. Brakowało śladów potwierdzających, że te dwa koce należały do jednej osoby. Podobnie było ze swetrem i szalikiem. Zdjęcie chłopca z informacją o jego śmierci opublikowano praktycznie wszędzie. Dołączano je nawet do rachunków za gaz. Większość mieszkańców okolicy musiała się z nim zetknąć, a mimo to wciąż nie udawało się śledczym rozwiązać tej zagadki. Pewnego dnia do jednego z policjantów zadzwoniła kobieta. Nie przedstawiła się, wolała zostać anonimowa. Zapytała, czy odnaleziony chłopiec być może był słaby na umyśle. W ten sposób w latach 50. wyrażano się o osobach, które zmagały się z różnymi chorobami psychicznymi lub niepełnosprawnościami. Policjant był nieco zdumiony tym pytaniem. Próbował dowiedzieć się, kim jest dzwoniąca, ale kobieta nie chciała tego zdradzić. Zamiast tego podsunęła mu swoją teorię. Zapytała mnie, czy wiem, jak to jest zajmować się taką osobą i użyła sformułowania idiota. Początkowo była spokojna i opanowana, ale w pewnym momencie podniosła głos, zaczęła niemal krzyczeć. Mówiła rzeczy w stylu, że kiedy taka osoba płacze, ty masz już wszystkiego dość. Budzi to taką złość, która może doprowadzić do zabicia tej chorej osoby. Na końcu dodała, że być może to jest wyjaśnienie naszego śledztwa i wtedy się rozłączyła. Czy mogła to być zrozpaczona matka, która nie podołała wyzwaniu, jakim była opieka nad chorym dzieckiem? Czy bezsilność doprowadziła ją, że zabiła swojego syna, a jego zwłoki porzuciła w kartonie na odludziu? Czy po czasie obudziły się w niej wyrzuty sumienia? Śledczy uznali, że był to jak najbardziej możliwy scenariusz. Policjant miał nadzieję, że tajemnicza kobieta zadzwoni jeszcze raz i udzieli może bardziej klarownych oraz konkretnych informacji. Tak się jednak nie stało. Jej tożsamość pozostała anonimowa. Na policję zgłosił się również chłopak, który zeznał, że zwłoki chłopca porzucono wcześniej niż 25 lutego.
Ten 18-letni Polak lub Rosjanin, bo nigdy nie uzyskano co do tego pewności, od kilku lat mieszkał z rodzicami w Stanach. On także natknął się na przerażające znalezisko, kiedy szedł na mecz koszykówki. Przestraszony chciał zgłosić to na policję, ale bał się. Był myśliwym. Polował na leśną zwierzynę, którą później odzierał z futer. Robił to jednak nielegalnie, więc nie chciał, aby w trakcie śledztwa ta informacja ujrzała światło dzienne. Poza tym miał przeczucie, że policjanci będą chcieli go obwinić za zabójstwo z uwagi na to, że był imigrantem z bloku wschodniego. Pod wpływem doniesień medialnych oraz tego, że wizerunek dziecka był dosłownie wszędzie, postanowił w końcu zgłosić policji, że dziecko w kartonie leżało porzucone już wcześniej. Chłopak nie był pewien, czy natknął się na nie w sobotę czy w niedzielę. W każdym razie sprawca mógł zostawić karton w zaroślach nawet 2 dni wcześniej, co oznaczało, że przez 2 dni nikt nie reagował. Zastanawiano się, czy osób, które przeszły obojętnie obok martwego chłopca, mogło być więcej. Kiedy policja próbowała odkryć tożsamość chłopca, jego ciało leżało w kostnicy. Nie mogło tam jednak zostać na zawsze. Po pewnym czasie trzeba było je pochować. Nie było to łatwe, ponieważ dziecko było bezimienne. Nazwano go chłopcem z pudełka lub nieznanym dzieckiem Ameryki. Na jego grobie wyryto słowa: Ojcze, któryś jest w niebie, pobłogosław tego nieznanego chłopca. Kilka tygodni po pogrzebie na policję zgłosiła się kobieta, która podejrzewała, kim mógł być zamordowany chłopczyk. Pochodziła z sąsiedniego hrabstwa. Opowiedziała śledczym o pewnym podejrzeniu w domu z sąsiedniej wioski. Na farmie mieszkało kilkoro dorosłych osób w jednej posiadłości. Wśród nich był chłopiec, który wiekiem i wyglądem pasowałby do dziecka z plakatów. Ludzie z tej farmy, zdaniem informatorki, mieli zachowywać się dziwnie. Być może należeli do jakiejś sekty. Kobieta nie wiedziała o nich zbyt wiele, ale zawsze wzbudzali w niej spory niepokój. Policjanci zdobyli nakaz przeszukania wskazanej posiadłości. Mieszkało na niej 6 młodych dorosłych. Wśród nich było też kilkuletnie dziecko, podobne do zamordowanego chłopczyka. Na miejscu nie znaleziono żadnego koca, który przypominałby ten już wcześniej odnaleziony. Nigdzie nie natknięto się na krew czy inne ślady, które potwierdziłyby przypuszczenia podejrzliwej kobiety. Ten wątek uznano za ślepy zaułek. Kolejna teoria pojawiła się kilka lat później. Została ujawniona dzięki jednemu z pracowników prosektorium. Mężczyzna bardzo zaangażował się w sprawę i choć nie był policjantem, bardzo chciał pomóc. Dlatego nawiązał znajomość z kobietą, którą uważano za medium. Pokazałem jej 2 małe przedmioty, które zostały odnalezione w kartonie. Medium wtedy przekazała mi wiadomość. Powiedziała, że powinienem poszukać domu zbudowanego z kamienia, który w pobliżu ma chatę i staw. Były to dość ogólne informacje. W końcu wiele domów jest zbudowanych z kamienia, a w ich pobliżu można odnaleźć chatę czy staw. Ale blisko miejsca znalezienia zwłok był tylko jeden taki dom. Co ciekawe, mieszkało w nim małżeństwo, będące rodziną zastępczą dla wielu osieroconych dzieci. Pierwszą myślą śledczych było to, że chłopiec znaleziony w kartonie mógł być sierotą, która została przygarnięta przez obcych ludzi, może nawet przez rodzinę. Jak zachowaliby się, gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku? Czy w obawie, że nie będą mogli już prowadzić domu zastępczego, porzuciliby zwłoki chłopca? Ponadto okazało się, że małżeństwo wychowywało nastoletnią dziewczynkę, biologiczną córkę kobiety. Wtedy powstała teoria, że chłopiec był synem nastolatki, która prawdopodobnie ukrywała przed sąsiadami fakt, że ma dziecko. Matka i ojczym nie chcieli, aby to wszystko wyszło na jaw. Ludzie mogliby krzywo patrzeć na młodą, niezamężną matkę. Czy w obawie, że prawda w końcu wyjdzie na jaw, skrzywdziliby chłopca? Pracownik prosektorium, który stał się amatorskim detektywem, pogrzebał trochę w tej sprawie. Odwiedził okolice, w której znajdował się ten dom.
zwrócił uwagę na wywieszone pranie. Był tam koc przypominający ten znaleziony w kartonie. Mógł być to czysty przypadek, ale mężczyzna chciał, aby wszystkie wątki zostały skrupulatnie sprawdzone. O swoich przypuszczeniach poinformował policję, która sprawdziła całą rodzinę. Młoda kobieta, która mogła być matką martwego dziecka, miała na imię Anna Marie. Urodziła czwórkę dzieci, które były wychowywane przez matkę i ojczyma dziewczyny. Jedno z nich zmarło, podobno w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W okolicy plotkowano, że dziewczyna miała problemy psychiczne. Czy była to prawda? Tego nie wiadomo. Policja przyjrzała się rodzinie, ale ostatecznie nie odnaleziono żadnego powiązania z prowadzonym śledztwem. Do tego tropu wrócono kilka lat później. Wtedy okazało się, że córka po śmierci matki poślubiła własnego ojczyma. Wtedy zaczęto się zastanawiać, czy ich relacja nie rozpoczęła się znacznie wcześniej i czy mężczyzna nie był ojcem jej dzieci. Próbowano ponownie połączyć tę rodzinę z wątkiem chłopca w pudełku, który teoretycznie mógł być synem pasierbicy i ojczyma. Mimo to kolejny raz brakowało dowodów. Mijały lata, a chłopiec z pudełka w dalszym ciągu pozostawał anonimowym dzieckiem. Bez imienia i nazwiska, bez bliskich odwiedzających jego grób. W 1998 roku, czyli 40 lat później, wydano decyzję o ekshumacji zwłok. Postęp technologiczny umożliwił przeprowadzenie badań DNA. Pobrano więc próbkę materiału genetycznego. Istniała szansa, że uda się ją dopasować do żyjących bliskich, ale nic takiego się nie wydarzyło w pierwszych latach po ekshumacji. W 2002 roku sprawa ponownie zyskała nieco rozgłosu i uwagi. Wszystko za sprawą kobiety, która zgłosiła się na policję z niepokojącymi wieściami. Oficjalnie nigdy nie ujawniono jej danych, ale mówiono o niej Marta lub M. Przyznała, że jej rodzice w 1957 roku zamordowali dziecko, a zwłoki porzucili na przedmieściach w Filadelfii. Jej matka była z wykształcenia bibliotekarką, a ojciec nauczycielem. Oboje stosowali wobec własnej córki przemoc fizyczną, psychiczną, a nawet seksualną. Kiedy Marta miała 11 lat, w ich domu pojawił się chłopiec o imieniu Jonathan, który przez większość czasu był zamknięty w piwnicy. Wszystko to, co spotkało Martę, zaczęło dotyczyć również chłopca, a oprawczynią najczęściej była jej matka. W 1957 roku w ich domu miało dojść do tragedii. Matka wzięła chłopca do kąpieli, a ten nieoczekiwanie zwymiotował. To rozzłościło kobietę do tego stopnia, że zaczęła bić chłopca z całej siły. Dziecko zmarło w wyniku pobicia. Po wszystkim matka z pomocą ojca włożyła martwe ciało czterolatka do kartonu po łóżeczku i wywiozła do lasu. Marta przyrzekała, że to wydarzenie nigdy nie przestało jej prześladować. Po raz pierwszy opowiedziała o nim w 1989 roku swojemu psychiatrze. Temat powracał później także w rozmowach z bliskimi i przyjaciółmi. Bała się zgłosić to na policję, ale po wielu latach postanowiła się przełamać. Choć słowa kobiety brzmiały bardzo przekonująco, policjanci nie znaleźli niczego na potwierdzenie. Sąsiedzi i znajomi rodziny twierdzili, że jedynym dzieckiem w domu była Marta, która już w młodzieńczych latach zmagała się z problemami psychicznymi. Choć policja starała się, aby jak najmniej informacji o tym wątku wyciekło do mediów, to i tak nie udało się zachować wszystkiego w tajemnicy. Na jaw wyszły szczegóły związane z prywatnym życiem tej rodziny. Na forach internetowych rozgorzały gorące dyskusje. Jeden z internautów na własną rękę zbadał sprawę. Twierdził, że dotarł do Marty, ale z uwagi na jej dobro nie podał dokładnych szczegółów mogących ją zidentyfikować. Potwierdził wiele faktów, które miały paść z jej ust, co miałoby ją uczynić wiarygodnym świadkiem w sprawie chłopca z pudełka.
Interesujące jest również to, że kobieta w zeznaniach stwierdziła, że dziecko zmagało się z niepełnosprawnością. Pamiętacie dziwny telefon na policję, w którym tajemnicza rozmówczyni zasugerowała, że dziecko zostało zamordowane przez swojego opiekuna z uwagi na potencjalne schorzenie? Marta prawdopodobnie była wtedy zbyt młoda, aby zadzwonić. Ale czy osobą po drugiej stronie słuchawki nie była jej matka albo ktoś inny, kto mógł wiedzieć, że w domu mieszkał chory chłopiec? Oczywiście, biorąc pod uwagę, że ta wersja nie została wyssana z palca. W 2016 roku pojawiła się nadzieja na to, że w końcu świat dowie się o tym, kim był chłopiec. Dwóch amerykańskich pisarzy, którzy zaangażowali się w tę historię, twierdziło, że dotarli do mężczyzny, który miał cenne informacje. Moja rodzina wiele lat temu wynajmowała dom. W latach 50. wynajmującymi byli pewni ludzie. Mężczyzna z tej rodziny sprzedał innym swojego syna. Nie jestem pewien, ale to mógłby być ten zamordowany chłopak. Rodzina, o której mowa, pochodziła ze stanu Tennessee. Jeśli faktycznie sprzedali dziecko, to osobami, które je kupiły, mogły być rodzice Marty. To dałoby większą wiarygodność wspomnianej wcześniej hipotezie. Starania dwóch pisarzy doprowadziły, że przeprowadzono badania DNA. Porównano materiał genetyczny z próbką uzyskaną w wyniku ekshumacji dziecka. Niestety, nie było zgodności. W ciągu lat pojawiło się mnóstwo innych teorii. Jedną z tych ciekawszych było przekonanie, że zabite dziecko było przebierane za dziewczynkę i tak funkcjonowało w społeczeństwie. Autorem tego pomysłu był spec od portretów pamięciowych. Zwrócił uwagę na to, że chłopiec miał czyste i krótkie paznokcie oraz wyregulowane brwi. Uważał, że takie zabiegi częściej wykonywano dziewczynkom niż chłopcom. Jeśli ofiara była przebierana za dziewczynkę, to nic dziwnego, że na plakatach nikt nie rozpoznał chłopca. Pod koniec listopada 2022 roku pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że policja zna już tożsamość chłopca. Kilka dni później, bo 8 grudnia, zwołano konferencję prasową. Potwierdzono plotki. Pobrane wcześniej DNA powiązano z dalszą krewną. Okazało się, że była to kuzynka ze strony ojca chłopca z pudełka. Nieznane dziecko Ameryki nazywało się Joseph Augustus Zarelli. Urodził się 13 stycznia 1953 roku w Filadelfii. W chwili śmierci miał zaledwie 4 lata. Policjanci przyznali, że mają swoje podejrzenie co do tego, kto mógł stać za zabójstwem małego Josepha, ale wolą nie ujawniać swoich podejrzeń. Zdecydowano się również, aby nie podawać informacji o rodzicach i rodzeństwu. Jednak kilka tygodni później dziennikarze wzięli sprawę w swoje ręce. Podano, że matka nazywała się Mary Elizabeth Abel, ojciec Augustus Zarelli, ale bliscy nazywali go Gus. Oboje już nie żyją. Pochodzili z Filadelfii, gdzie spędzili całe swoje życie. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach się poznali i jak długo byli razem. Nie wzięli ślubu. W chwili śmierci chłopca każde z nich było w związku z innymi osobami. Pojawiły się również spekulacje, że ojciec nie uczestniczył w wychowaniu chłopca, ponieważ nawet nie wiedział o jego istnieniu. Po 65 latach udało się poznać tożsamość, ale wciąż otwarte pozostaje inne pytanie. Kto go zabił i dlaczego? Naturalnie pierwszymi podejrzanymi są rodzice. Niekorzystnym faktem dla rodziców jest to, że żadne z nich nie zgłosiło zaginięcia syna. Całe swoje życie spędzili w Filadelfii, więc trudno wyobrazić sobie, aby przynajmniej raz nie natknęli się na wizerunek chłopca opublikowany przez policję, zwłaszcza że plakaty i zdjęcia były umieszczane praktycznie wszędzie. Biorąc pod uwagę, że matka oddała już wcześniej jedno dziecko do adopcji, mogła to samo zrobić z Josephem. To tłumaczyłoby, dlaczego nie rozpoznała swojego dziecka w chłopcu z pudełka. Jeśli tak było, to kto go adoptował? Czy byli to rodzice tajemniczej Marty? Internauci słusznie zwrócili uwagę na pozornie błahy szczegół w sprawie. Otóż na miejscu przestępstwa odnaleziono białą chusteczkę z wyszytą literą G. G jak gaz.
a takim właśnie zdrobnieniem imienia posługiwał się ojciec. Czy ta chusteczka należała do niego? Czy zgubił ją, kiedy porzucił zwłoki syna? Jaki mógłby mieć motyw? Wciąż nie wiadomo. Policja nadal prowadzi śledztwo. Wierzą, że pewnego dnia uda im się ustalić, kto jest odpowiedzialny za tę tragedię. Ktokolwiek jest winny, prawdopodobnie od dawna już nie żyje. A co za tym idzie, nigdy nie poniesie odpowiedzialności za swoją zbrodnię. Wciąż żyją jednak krewni chłopca z pudełka. I wciąż czekają na poznanie wszystkich tajemnic tej tragicznej historii. Sprawa Christine Smart. Wyjaśniona po 26 latach. Urodziła się w Niemczech, gdzie w przeszłości pracowali jej rodzice. Oboje byli nauczycielami w tamtejszej szkole dla amerykańskiej młodzieży. Gdy wrócili do Stanów, osiedlili się w Kalifornii. I właśnie tam Christine skończyła szkołę średnią. Kolejnym etapem jej życia stały się studia na Uniwersytecie Stanowym. Była osobą bardzo rodzinną. Miała świetne relacje z rodzicami oraz rodzeństwem. Ze wszystkiego im się zwierzała, a oni ufali jej bezgranicznie. Gdy w roku 95 wyjechała z domu, aby rozpocząć naukę na Uniwersytecie Stanowym, bardzo często kontaktowała się z bliskimi. Miała wiele pasji i zainteresowań. Najbardziej uwielbiała wyjazdy, ale jeszcze bardziej lubiła planować zbliżające się wydarzenia. Wolała, kiedy wszystko było dopięte na ostatni guzik. O zmianach, planach i ambicjach zazwyczaj informowała swoich bliskich. Rodzice postrzegali ją jako dość skrytą osobę. Byli przekonani, że w większym gronie osób ich nieśmiała córka czuje się nieswojo. Jednak przyjaciele i znajomi dziewiętnastolatki znali ją z zupełnie innej strony. Jako dziewczynę, która czasami przestawała być Christine, aby stać się Roxy. Ona potrafiła być dzika i szalona, zwłaszcza na imprezach. Piła wtedy dość sporo alkoholu i kazała się do siebie zwracać tym przezwiskiem. Była bardzo bezpośrednia i pewna siebie. Nie bała się zagadać do nieznanych ludzi. Zdarzało się nawet, że wymyślała jakieś szczegóły ze swojego życia. Na przykład opowiadała, że pochodzi z Hawajów. 25 maja 1996 roku Amerykanie świętowali Dzień Pamięci Narodowej. Wieczór wcześniej studenci w całym kraju organizowali huczne imprezy. Christine umówiła się z przyjaciółmi, że wspólnie wybiorą się na jedną z nich, ale w ostatniej chwili jej towarzysze zmienili zdanie. Dziewczyna nie miała jednak zamiaru rezygnować z wcześniej ustalonych planów. Choć miała pójść sama na imprezę, na której praktycznie nikogo nie znała, a jeżeli już kogoś kojarzyła, to głównie z widzenia. Uznała, że mimo wszystko będzie to dobry pomysł, a na pewno lepsze niż samotne siedzenie w akademiku. Do tego niemal zupełnie pustym, bo większość studentów miała zamiar świetnie się tego wieczoru bawić. Przyjaciele dziewczyny, którzy nie mieli zamiaru spędzić z nią reszty wieczoru, podrzucili ją na miejsce. Nie przypuszczali, że właśnie wtedy zobaczą ją po raz ostatni. Dziewiętnastolatka chciała się zabawić. I na początku tak faktycznie było. Piła alkohol i nawiązywała nowe znajomości. Jednak trochę przesadziła. To nie mogło się dobrze skończyć. Koło godziny 2 w nocy znaleziono ją nieprzytomną. Impreza wyrwała się organizatorom nieco spod kontroli. Jeden ze studentów chciał ją przerwać i wyprosić wszystkich, ale nikt go nie słuchał. Postanowił zatem, że wyjdzie. Obiecał jednej ze swoich koleżanek, że odprowadzi ją kawałek do akademika. Kiedy wyszli, zobaczyli nieprzytomną dziewczynę, która leżała twarzą w dół na cudzej posesji. Gdy ją podnieśli, jej twarz wydała im się znajoma. Po chwili skojarzyli, że przecież widzieli ją na imprezie. To była Roxy, dziewczyna, która bardzo zwracała na siebie uwagę. To dlatego ją zapamiętali. Nagle ocknęła się, a para, która ją znalazła, nie chciała jej zostawić. A już na pewno nie zamierzali pozwolić jej, aby do akademika wróciła sama. Zamierzali dopilnować, aby bezpiecznie trafiła do swojego pokoju. I tak planowali iść w tym samym kierunku. Wtedy zjawił się przy nich inny uczestnik imprezy. Najpierw chciał im tylko pomóc.
Później uznał jednak, że nie muszą się już kłopotać, że on sam może odprowadzić Christine do akademika. Zgodzili się. Takie rozwiązanie wydawało im się bardzo dobrym pomysłem. Byli przekonani, że chłopak, który zaproponował swoją pomoc, to dobry znajomy Roxy. W końcu widzieli ich razem na imprezie. Dlatego uznali, że Paul Flores był osobą, której mogli zaufać. Co się wydarzyło później, tego nie wiadomo. Osoby, które mieszkały w tym samym akademiku co Christine, już więcej jej nie widziały. Dziewczyna nie skontaktowała się ze swoimi przyjaciółmi, aby opowiedzieć, jak przebiegła impreza. Kiedy ktoś pukał do jej pokoju, nie otwierała. Po wejściu do środka okazało się, że nikogo tam nie było. Dlatego państwo Smart skontaktowali się z policją. Chcieli zgłosić jej zaginięcie, ale na początku byli przez funkcjonariuszy zbywani. Państwa córka ma 19 lat, jest studentką, a takim osobom nie brakuje dziwnych pomysłów. Może się z kimś pokłóciła albo przestała dawać sobie radę na studiach. Pewnie potrzebowała odpoczynku i wyjechała, a niebawem wróci. Rodzice zaginionej nie mogli uwierzyć w tę teorię. Ich córka nie była typem osoby, która postępowała w taki sposób. Zupełnie inaczej radziła sobie z własnymi problemami. Nigdzie też w najbliższym czasie się nie wybierała. Gdyby tak było, na pewno poinformowałaby ich wcześniej. Nie lubiła martwić swoich bliskich bez powodu. I nigdy nie sprawiała im żadnych problemów. Tymczasem mijały dni, a po dziewczynie wciąż nie było śladu. Policjanci musieli w końcu rozpocząć poszukiwania. W okolicy porozwieszano plakaty. Poszukiwano białej 19-latki, która miała brązowe oczy i naturalnie brązowe włosy, w ostatnim czasie rozjaśnione. Szczupła dziewczyna o wzroście około 1,85 m ostatni raz była widziana na imprezie poza kampusem uczelni. Miała na sobie szarą koszulkę, czarne spodenki i czerwono-białe trampki. Policja szybko dotarła do osób, które jako ostatnie widziały zaginioną. Dwójka studentów, chłopak i dziewczyna, którzy podnieśli ją z trawnika, opowiedzieli o całym zajściu. Wspomnieli, że wkrótce dołączył do nich Paul. Po chwili zaproponował, że sam ją odprowadzi, aby para mogła się skupić na własnym towarzystwie. Policjanci postanowili przesłuchać tego mężczyznę. Zeznał on, że nie odprowadził 19-latki pod same drzwi. Kiedy doszli do jego akademika, on wszedł do środka, a Christine poszła w swoją stronę. Dodał, że była już na tyle przytomna, że sama mogła dać sobie radę. Nie widział jej później. Był jednak przekonany, że bezpiecznie wróciła do siebie. Tyle, że Christine nigdy nie dotarła do swojego pokoju. Detektywi postanowili przyjrzeć się całej trójce. Ich szczególne zainteresowanie wzbudził właśnie Paul. To on został sam na sam z dziewczyną. Miał więc doskonałą okazję, aby zrobić jej krzywdę. Podejrzewano, że mógł ją zgwałcić. Tego typu przestępstwa dość często popełniane są na amerykańskich kampusach uczelnianych, więc bardzo poważnie brano taką możliwość pod uwagę. Zastanawiano się tylko, co wydarzyło się później. Zamordował ją, bo bał się, że na niego doniesie? Jeśli tak, to gdzie mógł ukryć zwłoki? Śledczy chcieli jak najszybciej poznać wszystkie odpowiedzi. Zaginęła młoda kobieta, w dodatku w pobliżu uczelni. Takie informacje zawsze elektryzują społeczność, zwłaszcza lokalną. Wśród innych studentek wybuchła panika. Jeśli Christine rzeczywiście padła ofiarą przestępstwa, to samo mogło spotkać również każdą z nich. Paul wciąż upierał się przy swojej wersji. Rozstali się przy akademiku. Ona poszła w swoją stronę. Więcej jej nie widział. Jeśli naprawdę przytrafiło jej się coś złego, on na pewno nie miał z tym nic wspólnego. W przypadku zaginięć nie tylko każdy dzień, ale każda godzina i minuta mają ogromne znaczenie.
Prowadząc śledztwo w sprawie zniknięcia studentki, śledczy z każdą dobą tracili nadzieję na to, że uda się tę sprawę wyjaśnić. Pod uwagę brano różne scenariusze. Nawet takie, które zakładały, że 19-latka mogła uciec albo popełnić samobójstwo. Problem był tylko jeden. Nie było żadnych dowodów na potwierdzenie jakiejkolwiek teorii. Podobnie było z możliwością udziału w zaginięciu osób trzecich. W kręgu zainteresowania policjantów wciąż znajdował się Paul. To on jako ostatni widział zaginioną. Odprowadzał ją do akademika. Przesłuchiwano go kilkukrotnie, ale on za każdym razem zeznawał to samo. Ale śledczym nie wszystko pasowało w przedstawionej przez niego wersji. Po co miałby proponować innym studentom, że zaopiekuje się dziewczyną i dopilnuje, aby bezpiecznie wróciła do siebie, a później zostawić ją samą na ulicy? Czy osoba, która widziała zaginioną 19-latkę jako ostatnia, mogła coś ukrywać? Na podstawie zeznań innych osób, które tamtego wieczoru bawiły się na imprezie, odtworzono mniej więcej, co w tym czasie robiła Christine. Jeden ze świadków przyznał, że trochę z nim flirtowała. Przedstawiła się jako Roxy i choć w ogóle się nie znali, pocałowała go na powitanie. Później chwyciła moją dłoń i pociągnęła za sobą. Poszliśmy do łazienki. Wtedy zmienił jej się nastrój. Dwukrotnie mnie zapytała, czy uważam, że jest brzydka. Zaprzeczyłem, bo to atrakcyjna dziewczyna. Zapytała mnie też, z kim, moim zdaniem, powinna spędzić noc. Po chwili uprzejmie wyprosiła go z łazienki, ponieważ stwierdziła, że musi skorzystać z toalet. Posłusznie wyszedł. Po chwili jakiś chłopak zapytał go, co takiego robił z Roxy w łazience. Po odpowiedzi, że nic, roześmiał się. Świadek nie znał imienia i nazwiska pytającego. Był jednak w stanie opisać jego wygląd. Niski, niebieskooki blondyn. Mógł mieć 19, może 20 lat. Policjanci zauważyli, że ten opis idealnie pasował do ich głównego podejrzanego. Chłopak, który jako pierwszy zauważył leżącą na trawniku 19-latkę, zeznał, że w trakcie imprezy widział ją w towarzystwie Paula. Rozmawiali przez chwilę i w pewnym momencie oboje przewrócili się, upadając na podłogę. Przyznał również, że chętnie pozostawił ją później w towarzystwie Floresa, ponieważ ta dziewczyna go irytowała. Próbowała go pocałować i przytulać się do niego, więc tak naprawdę ucieszył się, że nie musiał jej odprowadzać. Paul był rówieśnikiem Christine. Studiował na tej samej uczelni i oboje byli świeżakami. Pochodzili z Kalifornii. On lubił podrywać dziewczyny, nawet jeśli one nie miały na to ochoty. Z tego względu niektórzy nazywali go złośliwie molestatorem. Jego znajomi opisywali go zgodnie jako osobę skłonną do nagłych wybuchów złości i agresji, zwłaszcza po wypiciu alkoholu. Krótko po imprezie młody mężczyzna miał podbite oko. Kiedy znajomi pytali go, co się wydarzyło, on stawał się nerwowy. Odpowiadał, że ktoś popchnął go na imprezie i nagle ucinał temat. Było widać, że nie chce o tym rozmawiać. Wcześniej takie zachowania mu się nie zdarzały. Znajomi twierdzili, że zazwyczaj był otwarty i wygadany. Nikt na imprezie nie widział sceny, w której doszło do opisywanej przez niego sytuacji. Policjantom opowiedział zupełnie inną historię. Siniak pod okiem był wynikiem urazu odniesionego podczas gry w koszykówkę. Powstało więc pytanie. Kogo okłamał? Kolegów czy policję? Postanowiono przesłuchać wszystkich jego kolegów. Wkrótce śledczy usłyszeli od jednego z nich bardzo niepokojącą historię. Kilka tygodni po imprezie Paul powiedział mu o tym, że to właśnie on widział zaginioną jako ostatni. Dlatego policjanci się nim interesują. Kolega zażartował wtedy, że on na pewno coś jej zrobił, a później pozbył się ciała. Flores natychmiast podjął ten temat, odpowiadając żartem na żart. Przyznał, że ukrył zwłoki niedaleko posesji jego matki. Obaj zaczęli się śmiać, ale śledczym nie było do śmiechu. Zaczęli się zastanawiać, czy żart ich podejrzanego rzeczywiście był tylko żartem. Kilka miesięcy później doszło do przełomu, który położył jeszcze większy cień podejrzeń na Paula. Lokatorka domu, którego właścicielką była matka chłopaka,
znalazła na terenie posiadłości kolczyk. Zauważyła na nim ślady czegoś, co mogło być zaschniętą krwią. To znalezisko zwróciło jej uwagę z jednego powodu. Bardzo dobrze pamiętała plakat z informacją o zaginionej 19-latce. Dziewczyna na zdjęciu miała na sobie dość charakterystyczny naszyjnik. Znaleziony kolczyk wydawał się pochodzić z tego samego kompletu biżuterii. Kobieta zaniosła swoje znalezisko na policję. Śledczy byli przekonani, że kolczyk należał do zaginionej. Liczyli też na to, że przez ten nowy dowód podejrzany zacznie mówić prawdę. Okazało się, że mieli rację. 19-latek zmienił swoją postawę. Był wyraźnie poruszony i przestraszony. Jednak nadal twierdził, że jest niewinny. Zaczął się nawet powoływać na 5. poprawkę. Zgodnie z zapisami Konstytucji Stanów Zjednoczonych, 5. poprawka zakłada, że nikt nie może zostać zmuszony do zeznawania w sprawie karnej na swoją niekorzyść, ani też zostać bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, pozbawiony życia, wolności lub mienia. Podejrzany skorzystał z tego prawa. Jednak dowód, na który tak bardzo liczyli śledczy, nieoczekiwanie przepadł. Stało się to jeszcze zanim przedmiot szczegółowo przebadano. Nigdy nie wyjaśniono okoliczności, w jakich do tego doszło. Czy był to zwykły przypadek i pech, a może ktoś celowo wyniósł lub zniszczył kolczyk? Zniknięcie lub zniszczenie materiału dowodowego zdarzało się nawet w najgłośniejszych sprawach. W przeszłości wiele takich przypadków wynikało po prostu z ludzkiego błędu i niedopatrzenia, nie z działania z premedytacją. Starano się pozyskać inne dowody, dlatego dokładnie przeszukano teren uczelni oraz okolice, w której odbyła się impreza. Wykorzystano psy tropiące oraz radar penetrujący grunt. Pod lupę wzięto również posiadłości, których właścicielami byli rodzice podejrzanego. Nie przyniosło to żadnych rezultatów. Śledztwo w pewnym momencie zwolniło. Policjanci nie wiedzieli już, gdzie szukać. Swoją uwagę głównie skupiali na Floresie, ponieważ nadal mieli przeczucie, że on coś ukrywał. Chcieli być jednak otwarci również na inne możliwości. W 2002 roku, dokładnie 6 lat po zaginięciu, Christine została oficjalnie uznana za osobę zmarłą. Zdaniem śledczych, ktoś ją zamordował, a po wszystkim skutecznie ukrył jej szczątki. Tylko kto to był? Czy na pewno Paul? Rok później pojawił się zupełnie nowy podejrzany. W kwietniu 2003 roku w parku w miejscowości Berkeley w Kalifornii odnaleziono zwłoki noworodka. Następnego dnia odkryto kolejne szczątki, tym razem tors dorosłej osoby. Szczegółowe badania wykazały, że ta część ciała należała do zaginionej kilka miesięcy wcześniej Lacey Peterson, będącej w 8. miesiącu ciąży. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta przed śmiercią urodziła. Noworodek, którego zwłoki znaleziono w parku, był jej synem. Lacey po raz ostatni była widziana 24 grudnia 2002 roku w godzinach porannych. Zaginięcie zgłosił jej mąż i szybko stał się podejrzanym. Mężczyzna wydawał się bardzo spokojny i nieporuszony zniknięciem żony, która była w zaawansowanej ciąży. W trakcie śledztwa okazało się, że Scott Peterson wielokrotnie ją zdradzał. Jednej ze swoich kochanek na początku grudnia 2002 roku powiedział, że jest wdowcem i że to będą jego pierwsze święta bez żony. Było to kłamstwo, gdyż małżonka wówczas jeszcze żyła. Sądzimy, że to mogła być zapowiedź tego, co się potem wydarzyło. Na zwłokach Lacey odnaleziono kilka urazów, ale nigdy nie udało się ustalić, co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Jej męża skazano na karę śmierci, ale po wielu latach wyrok ten zmieniono na dożywotnie pozbawienie wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Kiedy ta zbrodnia ujrzała światło dzienne, szybko powiązano ją ze zniknięciem Christine Smart. Zarówno Scott, jak i jego żona byli absolwentami uczelni, na której studiowała 19-latka. W chwili jej zaginięcia wciąż się tam uczyli. Ten trop był korzystny dla Paula, któremu co prawda wciąż nie postawiono żadnych zarzutów, ale policja obserwowała każdy jego ruch. Jednak szybko okazało się, że Scott nie miał nic wspólnego z tą sprawą. Samo studiowanie na tym samym uniwersytecie jeszcze niczego nie oznaczało.
Poza tym wszystko wskazywało na to, że on i Christine nigdy się nawet nie poznali. Nie odnaleziono również jakiegokolwiek motywu. Peterson usłyszał o dziewczynie tuż po jej zaginięciu. Dowiedział się o niej z mediów i od znajomych z uczelni. Kwestia jej zniknięcia wypłynęła kilka razy w rozmowach, ale mężczyzna nigdy nawet nie zasugerował, że mógł mieć z tym coś wspólnego. Po prostu, tak jak wiele innych studentów, zastanawiał się nad tym, co mogło się wydarzyć i czy sprawcą mógł być inny student. Pomimo upływu lat, podejrzenia wobec Paula nie zmalały. Rodzina zaginionej złożyła przeciwko niemu powództwo cywilne. Od początku byli przekonani, że to on skrzywdził Christine. Uważali, że skoro nie można jeszcze wobec niego zastosować przepisów karnych, to powinien chociaż zapłacić im odszkodowanie za stratę bliskiej osoby. W kwietniu 2020 roku policja zdobyła nakaz przeszukania jego domu. Liczono na to, że uda się znaleźć coś, co naprowadzi śledczych na jakiś trop. Zamiast tego trafiono na dowody, że mężczyzna skrzywdził wiele innych kobiet. Wśród nich były filmiki nagrane przez samego podejrzanego. Przedstawiały zapisy dokonanych przez niego gwałtów. Okazało się, że skrzywdził co najmniej 29 kobiet. Późniejsze śledztwo wykazało, że gwałcił głównie nieprzytomne kobiety. Wcześniej dosypywał im do napojów substancje, po których traciły przytomność. Potwierdziła to jedna z jego ofiar. Kobieta poznała Paula przypadkowo w barze. Był styczeń 2008 roku. To on pierwszy ją zaczepił. Rozmowa przebiegła w miłej atmosferze, więc zgodziła się pójść z nim do jego domu. Później zaprosiła go na spotkanie ze swoimi przyjaciółmi. Na miejscu mężczyzna podał jej szklankę wody. Kobieta po chwili straciła przytomność. Kilka razy odzyskała świadomość na parę minut. Mężczyzna z baru ją gwałcił i nie reagował na jej opór. Do ust włożył jej knebel. Po wszystkim ofiara bała się zgłosić na policję to, co ją spotkało. Bała się, że nikt jej nie uwierzy, bo nie pamiętała zbyt wiele szczegółów. Pomimo dużych luk w pamięci była pewna, że wypiła tylko dwa drinki w barze. Nawet nie była pijana. Domyśliła się jednak, że został jej podany jakiś środek odurzający. Obawa przed tym, że jej słowa nie zostaną wzięte na poważnie, sprawiła, że długo milczała. Zmieniła zdanie dopiero wtedy, gdy odkryła, że jej gwałciciel jest podejrzany o zabójstwo sprzed lat. Podobnie postąpiło wiele innych kobiet, które również zostały przez niego skrzywdzone. Policyjne śledztwo wykazało, że seryjny gwałciciel rozpoczął swoją aktywność przed 96 rokiem. Jedna z jego pierwszych ofiar również opowiedziała swoją historię. Do zdarzenia doszło w 94 roku. Miała wtedy zaledwie 15 lat. Wpadła mu w oko, dlatego kilka razy zaoferował jej podwiezienie do szkoły. Wkrótce zaczęli ze sobą spędzać znacznie więcej czasu. Pewnego razu spotkali się u jego przyjaciół. Tam podał jej do wypicia napój w plastikowym kubku. Wzięła kilka łyków i nagle straciła przytomność. Wtedy ją zgwałcił, a gdy odzyskała już świadomość, odwiózł ją do domu. W tym przestępstwie prawdopodobnie uczestniczyli także jego koledzy. Oprócz gwałtów dopuścił się także wielu innych czynów, które można było określić jako molestowanie seksualne. Odkryliśmy, że podejrzany był sprawcą jeszcze innych zdarzeń w czasach licealnych i studenckich. Podczas imprezy halloweenowej w 1995 roku zaczął obmacywać dziewczynę na parkiecie bez jej zgody i dotykać jej miejsca intymne. Na innej imprezie wtargnął do łazienki, w której była jego koleżanka. Zagroził, że ją zgwałci, ale tej groźby ostatecznie nie spełnił. W jego domu poza obciążającymi go materiałami wideo odnaleziono także dziecięcą pornografię. Poza tym zabezpieczono substancję, której używał do pozbawiania przytomności swoich ofiar. W lutym 2021 roku Paul Flores został aresztowany pod zarzutem nielegalnego posiadania broni palnej. Nieco wcześniej mężczyzna został przyłapany na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości.
Niedługo później jedna z sąsiadek jego ojca zgłosiła się na policję z ważną wiadomością. Ruben Flores dziwnie się ostatnio zachowywał. Pod osłoną nocy z pomocą kilku innych mężczyzn rozkopywał teren wokół swojego domu. Nie byłoby to może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pracowali tylko w nocy, jakby chcieli coś ukryć. Śledczy od razu zaczęli podejrzewać, że mogło mieć to związek z zaginięciem Christine. Czyżby ojciec brał udział w tej zbrodni? Czy teraz starali się wykopać szczątki, aby przenieść je w zupełnie inne miejsce? Aby to sprawdzić, uzyskano nakaz przeszukania domu oraz całego terenu wokół niego. Pobrano próbki gleby i wysłano je do analizy. Analityk kryminalistyczny przebadał zgromadzony materiał. Nie udało się pozyskać z niego żadnych śladów DNA i ustalić konkretnie, czy spoczywały tam zwłoki poszukiwanej kobiety, ale uzyskano niemal stuprocentową pewność, że zakopano tam czyjeś ciało. W glebie pozostały ślady ludzkiej krwi. Odnaleziono ją na praktycznie każdej próbce. Policja z dużą ostrożnością założyła jednak, że od kilku lat spoczywało w tym miejscu ciało Christine. Gdy podejrzany uświadomił sobie, że śledczy wciąż się nim interesują, postanowił przenieść szczątki. W kwietniu 2021 roku Paul został aresztowany. Razem z nim zatrzymano także jego ojca, którego oskarżono o współudział w zbrodni oraz pomoc w ukryciu zwłok. Na podstawie zgromadzonych dowodów detektywom udało się stworzyć hipotetyczny przebieg wydarzeń z 25 maja 1996 roku. Chłopak mógł dosypać swojej ofierze czegoś do drinka podczas imprezy. Dlatego dziewczyna straciła przytomność, a następnie upadła na trawnik przed sąsiednim domem. Wszystko szło zgodnie z jego planem, ale nie przewidział, że ktoś go uprzedzi, podchodząc do nieprzytomnej dziewiętnastolatki. Jednak z tym drobnym problemem szybko się uporał, proponując swoją pomoc. Później zaciągnął ofiarę do swojego pokoju w akademiku. Tam zgwałcił lub jedynie usiłował to zrobić. Wciąż otwarte pozostawało pytanie, dlaczego ją zabił i w jaki sposób. Czy do zabójstwa doszło już w trakcie napaści seksualnej, czy dopiero później? Czy zamordował, bo nagle zaczęła krzyczeć? A może bał się, że dziewczyna zgłosi go na policję? Oskarżony nie przyznał się do winy, podobnie jak jego ojciec. Śledczym nigdy nie udało się ustalić, gdzie ukryto zwłoki zaginionej dziewiętnastolatki. Bez ich odnalezienia niemożliwe było ani ustalenie przyczyny śmierci, ani poznanie ostatnich chwil jej życia. Ten szczegół zna dziś tylko jej zabójca. Niedługo później rozpoczął się proces syna i ojca. Ich obrońcy próbowali wrócić do wątku związanego ze Scottem Petersonem. Jednak wobec braku powiązań z tą sprawą odstąpiono od tego. Na sali sądowej głos zabrała koleżanka Paula ze studiów. Zeznała, że on wiele lat wcześniej przyznał jej się do zabójstwa. Kobieta nikomu o tym nie powiedziała, ponieważ obawiała się jego zemsty. Paul Flores nigdy nie poniósł odpowiedzialności ani za napaści seksualne, ani za posiadanie pornografii dziecięcej, ale w październiku 2022 roku został uznany winnym morderstwa Christine Smart. Za popełnienie tej zbrodni sąd skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po upływie 25 lat. Jego ojciec został uniewinniony. Sprawa Alana Lee Phillipsa wyjaśniona po 39 latach. W środowy wieczór 3 marca 2021 roku cieszący się zasłużoną emeryturą były strażak i ratownik górski Dave Montoya siedział wygodnie w swoim fotelu. Popijając piwo i obgryzając grillowane skrzydełka kurczaka, oglądał wieczorne wydanie lokalnych wiadomości. Tuż przed ich końcem zobaczył na ekranie twarz brodatego mężczyzny. Telewizor grał cicho. A nieco głuchy już emeryt nie dosłyszał ani jego imienia, ani nazwiska. Nie musiał. Dobrze pamiętał jego twarz oraz tamtą trudną akcję ratowniczą, kiedy ocalił temu człowiekowi życie. To była najmroźniejsza noc tamtej zimy.
kwadrans przed północą, w środę 6 stycznia 1982 roku, szeryf hrabstwa Jefferson w Colorado, Harold Elliot Bray, siedział na pokładzie wyczarterowanego przez biuro szeryfa odrzutowca lecącego z Denver do Kalifornii. W ciągu najbliższego tygodnia miał uczestniczyć w serii szkoleń w San Francisco. Od startu maszyny minęło zaledwie kilkanaście minut. Szeryf wyjrzał przez okno, aby sprawdzić, czy uda mu się dostrzec choćby kontury gór skalistych w pobliżu przełęczy Guanella, nad którą właśnie przelatywał. Początkowo nie zobaczył na ziemi niczego poza wszechobecną ciemnością. W pewnej chwili jego uwagę przykuł ledwo dostrzegalny błysk światła. Później drugi i trzeci, wyraźnie w tym samym miejscu. Mała jasna kropka, która rytmicznie pojawiała się i znikała pośrodku czarnej jak smoła nocy. Wyraźnie zainteresowany tym tajemniczym zjawiskiem szeryf bacznie mu się przyglądał. Wtedy uświadomił sobie, że ta jasna kropka pojawia się i znika z dziwną regularnością. Najpierw trzy szybkie rozbłyski, później trzy długie. Następnie znowu trzy szybkie. I od nowa. Ta identyczna sekwencja wciąż się powtarzała. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Nagle uświadomił sobie, że nie były to jakieś przypadkowe światełka. Był to sygnał SOS. Ktoś był na przełęczy i właśnie potrzebował pilnej pomocy. Zaalarmowany przez niego pilot nie zwlekał ani chwili. Przez radio powiadomił odpowiednie służby. Szefem miejscowej grupy ratowniczej był w tym czasie Dave Montoya. Mężczyzna natychmiast wyruszył ze swoim zespołem w stronę przełęczy. Panujące tamtej nocy warunki pogodowe nie nastawiały go zbyt optymistycznie. Uważał, że szalejąca burza śnieżna oraz temperatura, która spadła 20 stopni poniżej zera, zmniejszały szanse nie tylko na uratowanie kogokolwiek, ale nawet na dotarcie do tego nieszczęśnika. Pomimo tych wątpliwości, jadąc niemal po omacku przez przełęcz, nagle ratownicy zauważyli przed sobą migające światła stojącego na poboczu drogi pick-upa. W nocy, kiedy otrzymałem zgłoszenie, że ktoś, kto potrzebował pomocy, został zauważony przez pasażera samolotu, w pierwszej chwili uznałem, że to była najbardziej szalona rzecz, o jakiej kiedykolwiek słyszałem. W tamtym czasie droga przez przełęcz była zamknięta z powodów złych warunków pogodowych. Pomyślałem więc, po jaką cholerę ktoś w ogóle próbował tamtędy przejechać. To było jak samobójstwo. Tylko prawdziwy cud mógł go wtedy uratować. Kiedy ratownicy do niego dotarli, Montoya natychmiast rozpoznał długowłosego pechowca. Nie pamiętał co prawda jego imienia, ale znał go od wielu lat. Zanim został szefem pogotowia ratowniczego w Górach Skalistych, pracował z nim w tej samej kopalni. On jako strażak. Nieszczęśnik, którego starał się uratować, był tam mechanikiem. Pomimo wcześniejszych obaw, przemarznięty kierowca miał się wyjątkowo dobrze. Czuć było od niego silny zapach wypitego wcześniej alkoholu. Był też dość mocno poobijany. Choć miał na twarzy wielkiego siniaka oraz rozcięty łuk brwiowy, odmówił zabranie go do najbliższego szpitala. Twierdził, że nic mu nie jest, że gdy wjechał w zaspę, postanowił wyjść z samochodu za potrzebą. Wtedy poślizgnął się i upadł, uderzając głową o róg swojego pick-upa. Zapytany, dlaczego zdecydował się jechać w tak niebezpieczną drogę, 31-latek szczerze przyznał, że był pijany, więc postanowił wrócić do domu bocznymi drogami. Liczył na to, że nie zatrzyma go na nich do kontroli policyjny patrol. Jego samochód odholowano, a kierowcę odwieziono do domu w oddalonym 17 km od przełęczy miasta Georgetown, a właściwie to przyczepy kempingowej, w której mieszkał. Już dwa dni później o tej szczęśliwie zakończonej akcji ratunkowej napisały na pierwszych stronach nie tylko gazety z Colorado, ale także z sąsiednich stanów. Zdjęcia uratowanego mężczyzny pokazano we wszystkich wydaniach lokalnych wiadomości. 31-latek został jednodniową gwiazdą mediów, ale cała sprawa bardzo szybko ucichła, przykryta kolejnymi głośnymi wydarzeniami. Ratownik Dave w Górach Skalistych później uratował jeszcze setki innych osób.
O pijanym mechaniku z pociętą, posiniaczoną twarzą szybko zapomniał. Nigdy więcej już go nie spotkał. I w następnych latach ani razu nie wrócił myślami do tamtej akcji ratunkowej. Przypomni sobie o niej dopiero 40 lat później, oglądając główne wydanie wiadomości. W czwartkowe popołudnie 7 stycznia 1982 roku szeryf hrabstwa Park, Norman Howey, wciąż jeszcze dyskutował z podwładnymi o uratowaniu pijanego mechanika. Cała akcja miała miejsce poprzedniej nocy, niespełna 5 kilometrów od granicy jego hrabstwa i mówili o niej dosłownie wszyscy w jego biurze. Ich zachwyty nad okolicznościami zauważenia sygnału SOS przerwał tragiczny meldunek. W sąsiednim hrabstwie, Summit, odnaleziono zwłoki 29-letniej mieszkanki hrabstwa Park. Barbara Oberholzer, nazywana przez bliskich Bobby Joe, zaginęła dzień wcześniej. Jej zniknięcie zgłosił policji mąż kobiety tuż po godzinie 2 w nocy. Zrozpaczony Jeff usłyszał wtedy od oficera dyżurnego, że było za wcześnie na przyjęcie zgłoszenia o zaginięciu. Jego zdaniem z prostego powodu. Według jej męża kobieta świętowała w pubie swój awans na kierowniczkę sklepu w centrum handlowym. Wiedział o tym, ponieważ żona wcześniej uprzedziła go o tym spotkaniu. W 5:30 po południu zadzwoniła do niego informując, że impreza powoli się kończy, więc niedługo wróci do domu. Zaproponował, że po nią przyjedzie, ale odmówiła, stwierdzając, że ktoś na pewno ją odwiezie. Jeff czekał cierpliwie w ich domu w miasteczku Alma. W końcu zasnął, ale obudził się około północy. Jego żony wciąż nie było w domu, więc zaczął się martwić. 2 godziny później zadzwonił na miejscowy posterunek policji. Wtedy usłyszał zapewnienia, jakie często wygłaszali policjanci w podobnych okolicznościach. Bobby Joe była dorosła, być może trochę za dużo wypiła i jej świętowanie z przyjaciółmi trochę się przedłużyło. Poza tym warunki pogodowe były koszmarne, a większość dróg z powodu śnieżycy było nieprzejezdnych. Na pewno wróci do domu z samego rana. Jeff ma się nie martwić i cierpliwie czekać, aż jego żona pojawi się cała i zdrowa. Ale już się nie pojawiła. Jeff rozpoczął poszukiwania na własną rękę. Dowiedział się, że Bobby Joe opuściła pub przed 8 wieczorem. Znajomi widzieli ją, jak zatrzymała na drodze okazję, a następnie wsiadła do samochodu i odjechała w stronę domu. Od tamtej pory nikt jej więcej nie widział. Mąż wrócił do domu i czekał. Krótko po wschodzie słońca odebrał telefon z gospodarstwa odległego o 50 km od Breckenridge, miasta, w którym jego żona pracowała. O świcie pewien rolnik znalazł na drodze obok swojego domu prawo jazdy należące do Barbary. Chcąc jak najszybciej zwrócić zgubę, przeszukał książkę telefoniczną. Znalazł w niej nazwisko i adres odpowiadający tym na dokumencie. Zadzwonił do Jeffa. Mąż, razem z dwoma kolegami, natychmiast pojechał do domu znalazcy. Wracając przez okoliczne pola, mężczyźni zauważyli z daleka na śniegu niebieską plamę. Podjechali bliżej. Okazało się, że był to niebieski plecak jego żony. Miała go przy sobie w dzień swojego zaginięcia. W pobliżu Jeff dokonał kolejnego odkrycia, znacznie bardziej złowieszczego. Najpierw natrafił na kilka zakrwawionych papierowych chusteczek. Oczywiście mogły one należeć do każdego. Zmartwił się, ale jeszcze nie panikował. Jednak znalezioną nieco dalej rękawiczkę rozpoznał bez trudu. Należała do jego żony. I także miała na sobie krew. Wtedy przerażony mężczyzna po raz pierwszy pomyślał, że już nigdy nie zobaczy swojej żony. Kilka godzin później okazało się, że miał rację. Jego odkrycia sprawiły, że tym razem policja przyjęła zgłoszenie o zaginięciu kobiety. Rozpoczęły się poszukiwania. W akcji brało udział także kilkudziesięciu wolontariuszy z całego hrabstwa. Koło godziny 15 na przełęczy Hussier, 8 km od jej domu i ponad 20 km od miejsca, gdzie znaleziono jej plecak, natrafiono na jej martwe ciało. Leżało twarzą do dołu na śnieżnym nasypie. Oględziny zwłok wykazały, że kobieta została zastrzelona.
Po przeprowadzeniu sekcji zwłok ustalono, że ofiara została dwukrotnie postrzelona przez napastnika w plecy, prawdopodobnie w czasie swojej ucieczki przed nim. Na jednym nadgarstku wciąż miała zapiętą plastikową opaskę zaciskową, zwaną potocznie trytytką. Badanie wykazało, że pierwszy strzał padł prostopadle do jej pleców, drugi z góry pod kątem 45 stopni, gdy już leżała na ziemi. Przyczyną śmierci było wykrwawienie oraz zamarznięcie. Kobieta nie została przed śmiercią wykorzystana seksualnie. Krew na jej prawej rękawiczce nie należała do niej, podobnie jak krew na znalezionych papierowych chusteczkach. Na miejscu zbrodni nie odnotowano żadnych śladów zabójcy. Tuż przy drodze odnaleziono jedną pomarańczową skarpetkę. Damską, ale z pewnością nie należącą do Bobby Joe. Na podstawie sekcji zwłok oraz zebranych na miejscu dowodów, śledczy próbowali ustalić prawdopodobny przebieg tego tragicznego wydarzenia. Ich zdaniem kobieta została uprowadzona przez mężczyznę, który zatrzymał się, aby ją podwieźć do domu. Jadąc na południe drogą prowadzącą do miasta, w którym kobieta mieszkała, kierowca zatrzymał się na parkingu przy przełęczy Hoosier z zamiarem zgwałcenia 29-latki. Ofierze udało się jednak obezwładnić napastnika, uderzając go w twarz, stąd ślady krwi na rękawiczce. Nie była to krew kobiety, ale sprawcy. Po ucieczce z jego samochodu mężczyzna ruszył za nią w pogoń. Najpierw strzelił jej w plecy z odległości kilku metrów. Kobieta upadła na śnieżny nasyp, a gdy ranna próbowała się z niego wydostać, zabójca podszedł do niej i z góry wystrzelił w jej stronę kolejny raz. Ten strzał także nie okazał się śmiertelny. Sprawca zostawił wciąż żyjącą ofiarę i odjechał. Kilkadziesiąt kilometrów dalej wyrzucił kilka przedmiotów związanych z przestępstwem. Najpierw w zakrwawioną rękawiczkę oraz chusteczki, którymi wytarł rany na swojej twarzy i plecak, a później prawo jazdy. Tyle było teorii, ale w praktyce detektywi nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Wciąż nie było ani jednej wskazówki mogącej pomóc w zidentyfikowaniu zabójcy. Presja na wykrycie sprawcy była ogromna, ponieważ od 2 lat nie dokonano w tym hrabstwie żadnego morderstwa, a kłopotów śledczym szybko przybyło. Tego samego dnia zgłoszono zaginięcie innej kobiety. I to w tym samym miasteczku, w którym zniknęła Bobby Joe. Mieszkająca w Blue River, 21-letnia Annette Schnee pracowała jako kelnerka w jednym z barów w Breckenridge. Ostatni raz widziano ją w środę, 6 stycznia, kwadrans przed godziną 17. Wyszła z pracy wcześniej niż zwykle, ponieważ źle się poczuła. Udała się do apteki po leki na przeziębienie. Po zakupach rozmawiała z jakąś kobietą, której tożsamości nigdy nie udało nam się ustalić. Do domu zamierzała wrócić autostopem. Ktoś się zatrzymał, a ona wsiadła i razem odjechali. Nigdy jednak nie dotarła do miejsca zamieszkania. Przez kolejne dni nie trafiono na żaden ślad 21-latki. Jej poszukiwania trwały, a śledczy zaczęli się zastanawiać, czy za jej zniknięcie nie odpowiada ten sam kierowca, który tego samego dnia zabrał z drogi Bobby Joe. Na razie skupiono się na odnalezieniu zabójcy z przełęczy. Początkowo głównym podejrzanym został Jeff, czyli mąż ofiary. W przypadku zabójstw, zwykle w pierwszej kolejności, sprawdza się najbliższych ofiary. Jeff nie miał alibi na wieczór zabójstwa. Założono, że do zbrodni doszło koło 20. Mąż zeznał, że w tym czasie był w domu, sam, więc nikt nie mógł tego potwierdzić. Swoje poszukiwania rozpoczął z 2 kolegami dopiero po godzinie 2 w nocy. To dawałoby Jeffowi możliwość na to, aby pojechać po swoją żonę, a wracając zatrzymać się na przełęczy, aby dokonać zabójstwa. Czy mężczyzna był zazdrosny, że tamten wieczór kobieta świętowała ze znajomymi, a nie z nim? Czy z tego powodu w trakcie jazdy wywiązała się między nimi kłótnia? Czy w przypływie złych emocji zastrzelił swoją żonę? Czy po zbrodni pojechał kilkadziesiąt kilometrów dalej, aby wyrzucając rzeczy kobiety zmylić trop? Czy dlatego tak szybko odnalazł jej plecak i zakrwawione chusteczki na niedostępnym i zaśnieżonym pustkowiu? Jednak Jeff uparcie twierdził, że nie miał ze śmiercią swojej żony nic wspólnego.
Postanowiono więc poddać go badaniu za pomocą wykrywacza kłamstw. Mąż zdał ten test bez najmniejszych wątpliwości. Mówił prawdę, dlatego skreślono go z listy podejrzanych. Przynajmniej na razie. Przez następne miesiące policjanci sprawdzili kilku innych podejrzanych. Jednym z najpoważniejszych z nich był taksówkarz z Breckenridge, Thomas Luther. 3 tygodnie po zabójstwie Bobby Joe został on oskarżony o pobicie i próbę zgwałcenia pewnej autostopowiczki, którą zabrał niedaleko miejsca, gdzie po raz ostatni widziano zamordowaną 29-latkę. Jeździł pick-upem podobnym do tego, do którego wsiadła żona Jeffa. Poza tym, będąc już w więzieniu, przechwalał się innym osadzonym, że to on jest poszukiwanym zabójcą z Przełęczy. Dodatkowo, jego dziewczyna zeznała, że nie było go w domu tamtej nocy, kiedy zginęła mieszkanka Almy. Ten trop okazał się jednak nietrafiony. Gdy dowiedział się, że może go spotkać kara śmierci, Luther wystraszył się. Zaprzeczył, że jest poszukiwanym zabójcą. Potwierdziło to badanie za pomocą wykrywacza kłamstw. Gdy żadne tropy nie doprowadziły do zidentyfikowania sprawcy, kolejny raz przesłuchano Jeffa. Pod koniec czerwca ponownie zapewnił on śledczych, że nie ma nic wspólnego ani ze śmiercią swojej żony, ani z zaginięciem tej drugiej kobiety, poszukiwanej przez policję od prawie 6 miesięcy. Jednak tym razem mężczyzna dodał do swoich słów coś, co detektywi początkowo zbagatelizowali. Powiedział nam, że ma pewne przeczucie związane z zaginioną 21-latką, której do tej pory nie odnaleźliśmy. Jego zdaniem kobieta już od dawna nie żyła, a on był przekonany, że odnajdziemy jej ciało jeszcze przed najbliższym świętem niepodległości, czyli przed 4 lipca. I że jej ciało znajdowało się nie dalej niż 6 kilometrów od jego domu. Każdego tygodnia odbieraliśmy mnóstwo telefonów z podobnymi przeczuciami, które okazywały się być ślepymi zaułkami, więc początkowo nie przywiązywaliśmy do jego słów większej wagi. Jednak gdy 3 lipca, a więc dzień przed wspomnianym przez Jeffa świętem niepodległości, dwóch wędkarzy odkryło w pobliskiej rzece zwłoki Annette Schnee, śledczy podeszli do zeznań mężczyzny śmiertelnie poważnie. Co prawda tego makabrycznego znaleziska dokonano w odległości 11 km od domu Jeffa. To zadziwiająca dokładność jego przeczucia wzbudziła w detektywach ogromną podejrzliwość. Jeff nie potrafił jednoznacznie wyjaśnić, skąd wzięło się u niego tak trafne przeczucie. Dodatkowo w portfelu ofiary znaleziono jego wizytówkę. Uznano więc, że musiał spotkać się z 21-latką przynajmniej jeden raz. On sam od początku zaprzeczył, że ją znał. Przysięgał, że nigdy w życiu jej nie widział i z nią nie rozmawiał. A swoje wizytówki, jako miejscowy złota rączka, dawał każdej napotkanej przez siebie osobie. Przyznał, że często zatrzymywał się, kiedy widział, że ktoś próbuje złapać okazję. A gdy kogoś podwoził, zawsze dawał takiej osobie wizytówkę. Przecież nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś będzie potrzebować złotej rączki. Właśnie tym tłumaczył obecność swojej wizytówki w portfelu zmarłej. Ustalono, że Annette przed śmiercią została rozebrana, prawdopodobnie przez sprawcę, oraz zgwałcona. Później zabójca ubrał ją, ale niezbyt dokładnie. Choć kobieta miała na obu stopach zasznurowane buty, to na jednej z nich brakowało skarpetki, pomarańczowej. Dokładnie takiej, jaką znaleziono w pobliżu ciała Bobby Joe. Podczas ponownego przeszukania miejsca zbrodni żony Jeffa, policjanci odnaleźli plecak Annette. Podobieństw pomiędzy śmiercią obu kobiet było więcej. 21-latka została postrzelona w plecy z takiej samej broni. Obie były długowłosymi blondynkami o zbliżonym wzroście i wadze. Obie często podróżowały autostopem i pracowały w tym samym mieście. Ostatni raz widziano je 6 czerwca 1982 roku, jak wsiadały do pick-upa. Podobnym autem jeździł Jeff. I choć na terenie gór skalistych taki typ samochodu był bardzo popularny, to śledczy znów wpisali jego nazwisko do swojej listy głównych podejrzanych. Śledztwo wykazało, że obie kobiety zmarły tego samego dnia, a więc 6 stycznia, z tym, że jako pierwsza zamordowana została Annette. Koło godziny 18. Zdaniem lekarza sądowego, Bobby Joe zginęła 2 godziny później. Obie kobiety zabił ten sam sprawca. Czy był nim Jeff?
Śledczy uznali, że tak i szybko ułożyli nową, hipotetyczną wersję wydarzeń. Wbrew temu, co mówił Jeff, wyjechał on po swoją żonę, aby odebrać ją z imprezy. Z powodu złej pogody wyruszył z domu dużo wcześniej. Dojeżdżając do miasta, zobaczył kobietę próbującą złapać okazję w stronę, z której nadjeżdżał. 21-latka była bardzo podobna do jego małżonki. Padał gęsty śnieg i było już ciemno, więc mężczyzna pomylił ją z własną żoną. Zatrzymał się i zawrócił. Kiedy weszła do auta, zorientował się, że się pomylił. Wtedy dał jej swoją wizytówkę i obiecał, że podrzuci ją do domu. Teoria ta zakładała, że Jeff nagle poczuł pożądanie do pięknej i młodej blondynki. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów zatrzymał się w pobliżu rzeki. Tam zmusił ją do rozebrania się, a następnie ją zgwałcił. Później zastrzelił, gdy uciekła z jego auta. Po śmierci ubrał jej ciało. Niezbyt dokładnie, bo zapomniał o jednej pomarańczowej skarpetce, która została w jego samochodzie. Po wyrzuceniu ciała do rzeki wrócił po swoją żonę. Wracając do domu, kobieta zauważyła w samochodzie damską skarpetkę. Jeff nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć jej obecności. Pomiędzy małżeństwem wywiązała się kłótnia. Para od jakiegoś czasu przeżywała kryzys, a kobieta poskarżyła się, że zamierza odejść od swojego męża. Powodem miały być jego częste wybuchy zazdrości o wszystko i o wszystkich. Kłótnia w samochodzie przerodziła się w rękoczyn. Jeff został uderzony przez żonę tak mocno, że zaczął krwawić. Wyprowadzony z równowagi, zatrzymał się na przełęczy, aby ukarać kobietę za podniesienie na niego ręki. W trakcie szamotaniny 29-latce udało się otworzyć drzwi i uciec z auta. Jeff wybiegł za nią. Wtedy z samochodu wypadła pomarańczowa skarpetka, którą później odnaleziono przy drodze w pobliżu miejsca zbrodni. Założyliśmy, że mężczyzna straci wtedy panowanie nad sobą. Strzelił do uciekającej żony, a gdy ta upadła na ziemię, podszedł do niej i wystrzelił drugi raz. Odjechał, zostawiając kobietę na pewną śmierć. Później wyrzucił jej rzeczy w zupełnie innym miejscu, aby odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia. Jednak ta teoria od samego początku nie trzymała się kupy. Miała też bardzo duże dziury. Przede wszystkim nie było na jej potwierdzenie żadnych dowodów rzeczowych. Co więcej, brakowało też poszlak. Dzień po zabójstwie Bobby Joe jej mąż nie miał na twarzy żadnej rany, a musiałby mieć dość sporą, bo na znalezionej rękawiczce ofiary była krew osoby, którą kobieta uderzyła. Tak przynajmniej początkowo wywnioskowali śledczy. Samochód Jeffa był czysty, nie było w nim żadnych śladów walki. Nie było krwi ani jego, ani nikogo innego. Nie znaleziono narzędzia zbrodni. Jeff nigdy nie miał broni. Potwierdziły to osoby z jego najbliższego otoczenia. Świadkowie zeznali, że zarówno Bobby Joe, jak i Annette wsiadły do pick-upa koloru ciemnego. Tymczasem Jeff jeździł białym. Przeprowadzone badania DNA krwi z rękawiczki potwierdziły, że nie należała ona ani do ofiary, ani co ważne, do Jeffa. Podobnie jak krew na papierowych chusteczkach. W związku z tymi ustaleniami nie można było postawić Jeffowi żadnych zarzutów. Nadal istniało duże prawdopodobieństwo, że obie kobiety zostały zabite przez tego samego sprawcę, ale wszystko wskazywało na to, że nie był nim Jeff. W następnych latach śledczy zaczęli badać kolejne tropy. Podejrzewano, że zabójcą mógł być któryś z dwójki seryjnych zabójców autostopowiczek, działających na początku lat 80. Oni w pewnym momencie sami się do tego przyznali. Jednak śledztwo wykazało, że ani Henry Lee Lucas, ani Tracy Petroselli nie mieli z tymi zabójstwami nic wspólnego. Na początku lat 90. sprawa podwójnego zabójstwa kobiet na przełęczy utknęła w martwym punkcie. Wkrótce jej akta trafiły do szafy z napisem nierozwiązane. Jednak w dalszym ciągu ta nierozwiązana tajemnica nie dawała spokoju detektywom. Mieli co prawda DNA sprawcy, ale nie posiadali żadnej próbki porównawczej. DNA zabójcy nie znajdowało się w bazie danych.
Pozostało więc liczyć na to, że kiedyś zostanie on aresztowany za jakieś inne przestępstwo, a pobrany od niego materiał genetyczny uda się w końcu dopasować do krwi z rękawiczki i chusteczek. Szanse na taki zbieg wydarzeń oczywiście były, ale czy duże? Śledczy zmuszeni byli do tego bezczynnego czekania i liczenia, że wcześniej czy później nastąpi jakiś cud. W międzyczasie pobrano próbki DNA od wielu przestępców skazanych w Colorado za zabójstwa kobiet. Sprawdzano również więźniów z sąsiednich stanów, którzy na początku 1982 roku mogli przebywać w pobliżu miejsca zbrodni. Wszystko na nic. Ich DNA nie pasowało do DNA zabójcy z Przełęczy. Nadzieje na jakiś postęp przyniósł dopiero 2018 rok i schwytanie słynnego seryjnego amerykańskiego zabójcy, zwanego Golden State Killer. Pomogła w tym nauka, zwana genealogią genetyczną. Ta dziedzina zajmuje się badaniem więzi rodzinnych pomiędzy ludźmi poprzez ustalenie między nimi pokrewieństwa genetycznego. Stosowane metody są podobne jak w przypadku badań genetycznych przeprowadzanych w celu ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa. Wielu ludzi, poszukując swoich przodków lub krewnych, umieszcza cyfrową postać swojego kodu DNA w ogólnodostępnych internetowych bazach danych, czekając cierpliwie na dopasowanie ich DNA z DNA innych poszukujących użytkowników. W taki właśnie sposób śledczy z Kalifornii, wykorzystując DNA sprawcy znalezione na miejscach zbrodni dokonanych przez Golden State Killera, dotarli do dalekich kuzynów zabójcy, a później do samego zbrodniarza. Czy podobne poszukiwania mogły pomóc detektywom z Colorado? Nie mając nic do stracenia, postanowili oni spróbować tego samego. Profil DNA zabójcy z Przełęczy trafił do internetowej bazy danych. Zaczęło się żmudne dopasowywanie. Początkowo jego drzewo genealogiczne liczyło ponad 12 tysięcy osób. Za dużo, aby sprawdzić każdego. Z czasem zaczęło się jednak zmniejszać. 5 tysięcy, 1000, 5000. Liczba potencjalnych dopasowań zmniejszała się z każdym kolejnym tygodniem. 200, 100, 50. W międzyczasie policja z pomocą agentów FBI oraz biura śledczego z Colorado intensywnie sprawdzała wszystkie obiecujące nazwiska z tej listy. Wciąż jednak bez powodzenia. Jednak na początku 2021 roku na liście pozostały tylko dwie osoby. Agenci FBI ustalili, że obaj nigdy nie byli w Colorado. To była zła wiadomość, ale była też dobra. Jeden z ich dalekich kuzynów od blisko 50 lat mieszkał w niewielkim górskim miasteczku, oddalonym zaledwie 60 km od miejsca zbrodni. Ale to nie wszystko. W styczniu 1982 roku, czyli w czasie, kiedy popełniono obie zbrodnie, pracował jako mechanik w mieście, w którym zaginęły obie kobiety. Wtedy już wiedzieliśmy, że jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko schwytania poszukiwanego przez nas zabójcy. Podejrzany nazywał się Alan Lee Phillips. Miał 70 lat i był emerytowanym mechanikiem samochodowym. Nigdy nie karany. Przykładny mąż, wzorowy ojciec i dziadek. Jednak śledczy wiedzieli, że wytypowanie podejrzanego to jedno, ale zdobycie dowodów jego winy to zupełnie inna sprawa. Bez nakazu sądu nie mogli go zatrzymać i pobrać próbki DNA. Postanowili więc zdobyć ją innym sposobem. I to tak, żeby nie wzbudzić przy tym jakichkolwiek podejrzeń. Gdyby mężczyzna zaczął coś podejrzewać, mógłby im przecież uciec i skutecznie się ukryć. Przez następnych 6 tygodni kilku policjantów śledziło go w nieoznakowanym radiowozie. Obserwowano każdy jego krok. Pilnowano kontenera na śmieci przed jego domem, ale podejrzany w ogóle nie wyrzucał swoich śmieci. Nie jadał w restauracjach czy barach. Nie wyrzucał niedopałków na ulicę. Nie wychodził z domu, nie spotykał się ze znajomymi. Ku rozpaczy śledzących go policjantów, nigdzie nie zostawiał swojego DNA. Czy robił to świadomie, czy nie, to nie było istotne. Ważne, że nie można było przejąć ani niedojedzonych resztek jedzenia, ani niedopałków. Los uśmiechnął się do śledzących w lutym 2021 roku. Pewnego dnia Phillips zatankował swój samochód na jednej ze stacji benzynowych, a następnie kupił hamburgera.
Musiał mu chyba nie posmakować, bo po kilku gryzach wyrzucił połowę do kosza na śmieci, wsiadł w samochód i odjechał. Obserwujący go policjanci tylko na to czekali. Natychmiast wyciągnęli niedojedzoną bułkę ze śmieci i przekazali do analizy. Wyniki, jakie wkrótce otrzymali, okazały się przełomowe. Laboratorium potwierdziło, że DNA zjadacza hamburgerów idealnie pasuje do DNA pochodzącego z krwi na rękawiczce Bobby Joe, a także do jej papierowych chusteczek. Po 39 latach zabójca z Przełęczy został w końcu namierzony i zidentyfikowany. 24 lutego 2021 roku został również aresztowany. Zatrzymano go podczas kontroli drogowej w pobliżu jego domu. Emerytowany mechanik samochodowy został oskarżony o dokonanie 2 morderstw z premedytacją, 2 porwań, 2 napaści z użyciem śmiercionośnej broni, 1 gwałt i 1 usiłowanie gwałtu. Łącznie usłyszał 8 zarzutów, ale śledczy od samego początku podejrzewali, że może mieć na sumieniu znacznie więcej zbrodni. Policjanci wspomagani przez agentów federalnych oraz śledczych z Biura Śledczego Colorado zaczęli intensywnie sprawdzać, czy uda się go połączyć z innymi nierozwiązanymi sprawami zabójstw lub zaginięć kobiet w Colorado, które miały miejsce na początku lat 80. ubiegłego wieku. Szeryf hrabstwa Park podczas konferencji prasowej podkreślił wyraźnie, że zdaniem organów ścigania ktoś, kto jednego dnia jest w stanie zamordować 2 kobiety, z całą pewnością może mieć skłonność do popełnienia innych podobnych przestępstw. O pomoc policja zwróciła się także do mieszkańców Colorado. W środowy wieczór 3 marca 2021 roku lokalne stacje telewizyjne opublikowały zdjęcia Phillipsa z czasów jego młodości. Wizerunek długowłosego mężczyzny w wieku około 30 lat zamieszczono również we wszystkich miejscowych dziennikach. To właśnie wtedy zobaczył go emerytowany strażak i były szef ratowników z Gór Skalistych. Dave aż podskoczył w swoim fotelu. Wpatrzony w ekran swojego telewizora, powoli odłożył na stolik butelkę z piwem. Z trudem przełknął kęs grillowanego kurczaka i podniósł słuchawkę telefonu. Wybrał numer prezentowany pod zdjęciem człowieka, którego rozpoznał. A potem drżącym głosem poinformował oficera dyżurnego, że tamtej mroźnej nocy, zaledwie kilka godzin po tym, jak mężczyzna ze zdjęcia zamordował 2 kobiety, uratował mu życie na Przełęczy. Trzy miesiące później ratownik Dave wrócił do tej akcji ratowniczej w rozmowie z dziennikarzem Washington Post. To była najmroźniejsza noc tamtej zimy. Wszystkie górskie drogi były wtedy zamknięte, a on utknął na jednej z nich. Gdy przyjechaliśmy, siedział w tym swoim pick-upie z okropną raną na twarzy. Kiedy nas zobaczył, zaczął krzyczeć i dziękować Bogu, że został uratowany. Po prostu zabraliśmy go z tego pick-upa i odwieźliśmy do domu. Uratowaliśmy mu wtedy życie, w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, że chwilę wcześniej on odebrał życie 2 młodym kobietom. Dave był później wielokrotnie pytany przez dziennikarzy, czy żałował, że ocalił mordercę, gdy już dowiedział się prawdy na jego temat. Ale Dave nie żałował, nigdy nie pomyślał, że mógłby się zachować inaczej. Nawet gdyby wiedział, kogo ratuje. Podkreślał, że niesienie pomocy ludziom było jego obowiązkiem. Wszystkim, nawet samemu diabłu. 7 miesięcy po aresztowaniu Phillipsa rozpoczął się jego proces. Prokuraturze nie udało się zebrać wystarczających dowodów, aby poszerzyć akt oskarżenia o inne zbrodnie. Dlatego 70-letni mężczyzna był sądzony tylko za 2 zabójstwa pierwszego stopnia. Nie przyznał się do winy, nie chciał mówić o szczegółach. Po trwającym niemal równo rok procesie ława przysięgłych potrzebowała 4 godzin, aby uznać oskarżonego winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. 2 miesiące później sąd skazał go na 2-krotne dożywocie, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Zabójca nie wykazał przed sądem skruchy. Odmówił także przeproszenia rodzin swoich ofiar. W jego imieniu uczyniła to jego córka.
Kobieta, prosząc bliskich dwóch zamordowanych kobiet o wybaczenie, podkreśliła jednocześnie, że wierzy w odkupienie win swojego ojca. Wciąż uważała go za dobrego człowieka i idealnego ojca, ale jak podkreśliła, jeśli popełnił on tak straszne zbrodnie, to musi za nie odpowiedzieć, bo sprawiedliwość zawsze musi nadejść, nawet jeśli jest spóźniona o 40 lat. Odcinek powstał na podstawie serialu dokumentalnego platformy Netflix o tytule Zaginięcie Birgit Meier oraz reportaży telewizyjnych stacji NDR i ARD. Wykorzystano również informacje zawarte na stronach internetowych magazynów Spiegel i Express. Odcinek powstał na podstawie artykułu zatytułowanego The Death of Melanie Road autorstwa Grahama A. Hendersona. Ponadto wykorzystano takie źródła jak BBC, The Guardian czy Daily Mail i artykuły autorstwa m.in. Stephena Morrisa oraz Lucy Crosley. Odcinek powstał na podstawie książki Davida Stouta pod tytułem Boy in the Box z 2008 roku. Wykorzystano również stronę internetową America's Unknown Child oraz doniesienia prasowe z takich portali i czasopism jak NBC Philadelphia, Philly Mag czy Lineup i materiały autorstwa m.in. Claudii Vargas, Sabriny Erdely oraz Jennifer Deutschman. Odcinek powstał na podstawie artykułu napisanego przez Claudię Buccio pod tytułem Partygoers Recall Their Last Interactions with Christine Smart Before Her Disappearance oraz tekstu 29 Women Accuse Paul Flores of Sexual Misconduct autorstwa Karen Veli. Korzystano ze strony christinesmart.org oraz informacji dostępnych na takich portalach jak Los Angeles Times, KSBY News czy Fox News. Odcinek powstał na podstawie reportażu telewizyjnego amerykańskiej stacji CBS oraz serii artykułów prasowych w takich dziennikach jak The Washington Post, St. Louis Post-Dispatch, The Journal Times, Summit Daily, Denver Post, Sioux City Journal, The Daily Sentinel. Wykorzystano również artykuły opublikowane w serwisach Denver 7 ABC, CBS News, CBS News Colorado i Cairo 7. Szczegóły związane z tematem genealogii genetycznej pochodzą z książki Blaine Bettinger z roku 2022 zatytułowanej The Family Tree Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy.